strefa Pęskierzu i Fundacji dla Gdańska i Pomorza. To jest, Muzeum Archeologicznego. Oczywiście, tutaj jest przedstawiciel Muzeum Archeologicznego, ale tylko patrzę. W Gdańsku. Gościmy tutaj w Muzeum Archeologicznym, który jest naszym partnerem i towarzyszy nam w wielu wydarzeniach. Jest to trzeci wykład z cyklu Gdańscy twórcy europejskiej nauki. I chcemy Państwu pokazywać, jak ważna była gdańska nauka i jak bardzo wpłynęła na całą naukę w Europie. Myślę, że i na cały świat. Dzisiaj rozmawiamy o gdańskiej medycynie i będzie naszym prelegentem pan dr Piotr Paluchowski, doktor nauk humanistycznych, pracownik GUMED-u, również kiedyś pracownik Muzeum Gdańska, dobrze mówię? Tak. Który zajmuje się historią nowożytną i o gdańskiej medycynie wie wszystko. A teraz kolega ma handlowe do Państwa. Tak, ja mam tak strasznie słychać. Ja mam tutaj handlowe takie zacięcie, dlatego że my jesteśmy organizacją non-profit i tak naprawdę finansujemy się sami i z datków. Ale żeby to nie było takie wyłudzanie tych pieniędzy, zapraszam do kupna naszych pięknych toreb, które nie są złe, mają w środku piękną podszewkę, mają też zameczek i miejsce na telefon, który każdy chyba ma przy sobie. A dlaczego to mówię? Dlatego że te pieniądze pozwolą nas finansować jeszcze lepsze atrakcje, jeszcze lepsze wykłady, chociaż może źle się wyraziłem. Ten wykład jest najlepszy. Przepraszam bardzo, ale już popełniłem błąd. Ale naprawdę zapraszam, bo takie wsparcie jest dla nas bardzo ważne. My nie chcemy od nikogo błagać tych pieniędzy, z żadnych instytucji. Próbujemy sami się sfinansować i sami jakby zarobić na to, żeby Państwu przekazać wiedzę, przekazać informacje i nauczyć historii. Dziękuję bardzo i oddaję głos w tej chwili panu Piotrowi. Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Jestem bardzo podbudowany tak liczną publicznością. Ale to taka zasada, im większa publiczność, tym ten stres jest większy, więc spróbuję go jakoś opanować. Chciałbym Państwu zaproponować dzisiaj taki temat mówiący o lekarzach, którzy działali tutaj w Gdańsku. Ja podając tutaj ten temat, tak troszeczkę można powiedzieć, potraktowałem to szeroko, czyli tak jak jest w tej tematyce, od czasów zakonu krzyżackiego, kiedy mamy jakieś tam pierwsze zapiski dotyczące medyków tutaj stacjonujących, bo aż Gdański Uniwersytet Medyczny, przygotowując prezentację, oczywiście okazało się, że ten temat muszę tam troszeczkę okroić. Przede wszystkim skupię się na tym okresie, co do którego, tak myślę, jestem troszkę specjalistą, czyli do okresu nowożytnego, ale też oczywiście nie chciałbym Państwa pozostawić tutaj bez trochę opowiedzenia na temat XIX-wiecznych lekarzy, a także i sięgnięcia do XX wieku. Ja kiedyś byłem współautorem takiej bardzo popularno-naukowej książki Sławni lekarze gdańscy. Ja przygotowując się sięgnąłem po tą publikację i tak trochę z ciekawości, bo wcześniej tego nie robiłem, policzyłem, ile tych lekarzy tam sławnych umieściliśmy. Okazało się, że 98. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, że trzeba było tutaj setki wtedy dociągnąć, bo niektóre nazwiska jeszcze mogłyby tam wejść. Gdzieś tam też myślimy w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych, gdzie pracuję nawet o trzecim tomie. Dzisiaj ten wykład planuję poprowadzić przez około 1,5 godziny, więc wychodziłoby, że mamy minutę na jednego lekarza, no więc tutaj oczywiście należało tutaj niektórych postaci po prostu, mówiąc prosto, się pozbyć i Państwu zaproponować i opowiedzieć o tym, o tych lekarzach, które z mojej subiektywnej, bo historia ma to do siebie, że bardzo często, kiedy historycy przedstawiają jakąś opowieść, bardzo często jest ona subiektywna, chociaż oczywiście naszym ideałem jest dążenie do pewnego rodzaju obiektywności, no ale oczywiście różnie to z tym bywa. Także to mój
pewien wybór postaci z historii Gdańska, troszkę właśnie z tym naciskiem na okres nowożytny, ale też pomyślałem, że troszkę byłoby to mówienie takie w próżni o lekarzach, o samych postaciach lekarzy gdańskich, którzy kiedyś tutaj żyli. W związku z tym będę też troszkę Państwu opowiadał o medycynie na trochę szerszym tle, bo dzisiaj pewnie na słowo lekarz, medyk kojarzy nam się jakaś osoba w białym kitlu, która siedzi w jakimś tam pokoju i co chwilę tam krzyczy następny, następny, albo nazwiska, czy teraz imiona właściwie, bo mamy RODO. Tak oczywiście nie było. Ta medycyna bardzo się zmieniała i te różne idee, które w niej funkcjonowały, dla nas dzisiejszych mogą być nawet niekiedy dosyć zaskakujące. No i właśnie podzieliłem tą naszą prezentację na trzy części, na okres średniowiecza i nowożytności, drugą część XIX wiek i trzecią już XX. Ja przepraszam, może jakieś światło zgaszę, będzie... O, dobrze, proszę. Zgasiłem, też nie zgasiłem. O, może tak. Super. Troszkę właśnie na początku, co właściwie ci lekarze tutaj w Gdańsku robili, jeżeli chodzi o diagnostykę i leczenie osób. Od razu też Państwu powiem, że poziom medycyny, tutaj tych idei, które powszechnie również panowały w Gdańsku, był bardzo tożsamy z tym, co działo się w Europie Zachodniej. Także ta rzecz, o której tutaj troszeczkę Państwu chcę opowiedzieć, właściwie dotyczy całej Europy, nie chcę tutaj używać słowa cywilizowanego świata, bo jeszcze ktoś tam się nam obrazi. Dla okresu średniowiecza i początków nowożytności, taką, jeśli chodzi o diagnostykę, taką bardzo popularną metodą stosowaną przez medyków była diagnostyka polegająca na badaniu moczu. W badaniu moczu najczęściej ten mocz był wlewany do szklanych pojemników i czasami lekarze, medycy odstawiali to na jakiś czas, czasami od razu przystępowali do tej diagnostyki, oglądali ten mocz pod względem jego konsystencji, pod względem jego koloru, a także, i to tutaj najczęściej, kiedy mówię o tym studentom, śmieją się z tego, też smakowali mocz w tym wypadku. No to jest taka kwestia akurat, że no taki medyk no nie mógł oddać tego moczu gdzieś tam do laboratorium w tamtym czasie, a kubki smakowe rzeczywiście mogły tam coś wyczuć. Natomiast jeżeli chodzi o to jest tak, czasami mówię, taki gdyby miał powstawać logotyp medycyny w okresie średniowiecza, to on wyglądałby właśnie tak. Najczęściej w różnych rękopisach, kiedy mowa jest o medycynie w okresie średniowiecza i tutaj autor chciał jakoś ubarwić dany kodeks, to bardzo często pokazywał tego typu sceny, badanie moczu. Tutaj lekarzowi w okresie średniowiecza, początków nowożytności służyły tak, że najpierw rękopiśmienne, później drukowane tak zwane koła uryny. Tutaj mamy takie koło uryny z XV wieku. Te barwy tutaj się zmieniły na przeciągu tych 500 lat, ale generalnie odzwierciedlały one możliwy kolor moczu. Lekarz miał za zadanie no właśnie określić, do którego z kolorów ten mocz, który ma od pacjenta, jest najbliższy, i tutaj akurat ta diagnostyka była dosyć prosta. Tutaj w tych kółkach, można powiedzieć, w środku znajdowała się informacja, czy jakąś terapię należy podjąć. Tu już taki przykład chociażby takiego koła uryny z XV wieku. Lekarze też często stosowali tą badanie, bo mogli też pokazać, tak to można ująć, swoją fachowość, tak? Czyli mieli ten urynoskop, tą menzurkę, powiedzmy troszeczkę, jak trochę taki alchemik,
Alchemia w tamtym czasie była bardzo popularna, szczególnie w XVI, XVII wieku, więc mógł troszeczkę tak poudawać takiego, można powiedzieć, wyuczonego człowieka, tak, pozastanawiać się tak troszeczkę czasami sztucznie, a później tutaj dać jakąś tutaj wskazówkę pacjentowi i jego rodzinie. Urynoskop, jak wierzono, został zesłany przez Boga, niektórzy tak twierdzili, świętym Kośmie i świętemu Damianowi. To są patroni chirurgii. Jedna z biografii tych świętych mówi o tym, że mieli oni dokonać pierwszego przeszczepu nogi na zakonniku, który posługiwał w zakonie, do którego oni również należeli. Później, pod koniec średniowiecza i w okresie nowożytności, to badanie moczu przechodziło takie różne, z naszej perspektywy, dziwne stadia. Na przykład troszeczkę nadawano tutaj moczowi takie właściwości magiczne, to znaczy wlewano mocz do pojemników szklanych, które przypominały, były takie miniaturki ludzi, odstawiano ten mocz i badano go na przykład na drugi dzień, albo za kilka godzin, jak ten mocz przez kilka godzin przebywał tam w tym pojemniku, na ile on zmienił tą swoją kolorystykę, tak? To znaczy, jeżeli kolorystyka na przykład w obrębie dolnych kończyn tego człowieczka była inna, no to tutaj lekarz mógł postawić taką diagnozę, że coś ten człowiek ma i dolega mu z kończynami dolnymi, albo odwrotnie, kiedy coś pojawiało się na powierzchni, no to na przykład, że ten dany pacjent ma jakieś problemy, szeroko mówiąc, z głową, a więc tutaj już jego jakieś uwarunkowania, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy pewnie magiczne. Co jeszcze lekarze w jakiś sposób diagnozowali w tamtych czasach średniowiecza nowożytności? Badano tętno jako metoda, badanie tętna jako metoda diagnostyczna znana jest już ze starożytnego Egiptu. Badanie brzucha, czyli różnego rodzaju, powiedzmy, przy pomocy nacisków sprawdzanie, czy któryś z organów na przykład się nie powiększył, czy jakaś dokładnie część tutaj torsu nie boli. Na tej podstawie starano się stwierdzić, co dolega pacjentowi. Nie było USG, nie było RTG i tak dalej, no więc próbowano się posiłkować tego typu metodami. No i teraz troszeczkę już tytułem, kończąc powoli ten wstęp na temat metod leczenia. Tą metodę Państwo bardzo dobrze, myślę, kojarzą, bardzo spopularyzowana, czyli upust krwi. Z tych różnych metod, ta metoda najpewniej była najbardziej szeroko spopularyzowana i tak akurat się złożyło, że z dzisiejszego punktu widzenia medycyny trudno właściwie wskazać jakąś inną metodę, która dla pacjenta niosłaby tak wielkie zagrożenie w tym wypadku. Same upusty krwi w dzisiejszej współczesnej medycynie są chyba używane przy jednym czy przy dwóch schorzeniach, ale generalnie no, nikt dzisiaj upustów krwi nie wykonuje. Pytanie oczywiście, które należy tutaj postawić, jak to się stało, że ta metoda zyskała tak wielką popularność. Przede wszystkim dlatego, że związana była z ideą, pod względem jej trwania, jeżeli chodzi o ideę medyczną, to taka idea właściwie można powiedzieć wszechczasu, bo narodziła się za Hipokratesa, a jeszcze niektórzy lekarze wierzyli w nią w XIX. Pewnie by znaleźliśmy także informację, że ktoś tam w XIX wieku propagował, czy wierzył w ideę patologii humoralnej. Tak pokrótce tylko powiem, bo oczywiście ta metoda
była, i ta idea była też szeroko rozpropagowana tutaj w Gdańsku. Założenia tej metody mówiły o tym. Sama idea wzięła się właśnie od Hipokratesa, że człowiek, tak jak i świat, według Greków składa się z czterech pierwiastków, tyle że najczęściej tutaj do człowieka używano, tłumacząc na język polski, sformułowania soki albo humory. W tym wypadku mamy te cztery humory, z których zbudowany jest człowiek, czyli krew, żółć, śluz i czarna żółć. I według Hipokratesa i później jego następców, kiedy mamy tą równowagę humorów, no to człowiek czuje się dobrze, jest zdrowy, natomiast zaczyna chorować wtedy, kiedy jeden z tych humorów zaczyna przeważać, co powoduje to, że jednego z tych humorów jednocześnie jest mniej. No i tutaj tą medium, nie będę już tutaj chodzić w szczegóły, bo ta idea właściwie funkcjonowała przez wiele, wiele setek lat, miała też różnego rodzaju swoje odgałęzienia, z biegiem czasu zaczęto także mówić o tym, że każdy z ludzi w taki sposób trochę naturalny jednego z tych humorów ma więcej i czuje się dobrze. I tutaj rozróżniano to w taki sposób, że te humory mają także wpływ na jego charakter. Trochę to zostało w języku polskim, bo czasami ten śluz tłumaczony jest jako flegma i w związku z tym mamy taki charakter zwany flegmatykiem. I tutaj rozumiano, że ta flegma, która przeważa u tego człowieka, powoduje także to, że ten człowiek zachowuje się jak ta substancja, jak ten sok, czyli jak ten kater, tak powoli żyje sobie, powoli się porusza, bardzo często gdzieś tam można powiedzieć, często jest osobą otyłą, ale generalnie nie choruje, że jest to dla niego po prostu taki stan naturalny. I w związku z tym oczywiście wierzono w to w okresie średniowiecza, w okresie nowożytności, że należy tego humoru, którego jest więcej, pozbyć się z ciała. Funkcjonowały różnego rodzaju podręczniki, które mówiły, w których to miejscach ciała te dane humory można powiedzieć się zatrzymują. Tutaj chociażby, jeżeli chodzi już o tą flegmę, to uważano, że z tego humoru zbudowany jest ludzki mózg. I czasami stwierdzano jako dowód na to, że ta patologia humoralna jest poprawna, że kiedy człowiek czuje się źle, no to wypływa z nosa mu ta flegma. A więc miał być to dowód na to, że ten organizm ludzki w sposób taki naturalny próbuje tej nadwyżki flegmy się pozbyć. No i jeżeli tutaj było za dużo tej flegmy, no to w miarę oczywiście możliwości starano się te upusty krwi wykonywać jak najbliżej tego miejsca, w którym, jak wierzono, tego humoru jest najwięcej. Oczywiście nikt tutaj nie otwierał gdzieś tam na szyi, można powiedzieć, żył, ale gdzieś tam jak najbliżej okolic głowy. Od razu zresztą słowo powiem celem wyjaśnienia, że upusty krwi najczęściej były wykonywane przez chirurgów, nie lekarzy. Jeszcze za chwileczkę Państwu powiem, czemu taki dziwny podział stosujemy, a właściwie osoby wtedy żyjące stosowały. Warto jeszcze powiedzieć, że ten zabieg puszczania krwi w drugiej połowie średniowiecza, w okresie nowożytności, uważano, że jest tak bardzo dobry, że zaczęto go stosować w taki sposób profilaktyczny. Czyli ktoś rano wstawał i stwierdzał, chce mieć dzisiaj dobry dzień, to upuszczę sobie troszkę tej krwi. Kolejna taka zasada, która niosła ze sobą patologia humoralna, czy zasady dotyczące upustu krwi, była także bardzo groźna, ponieważ uważano, że jeżeli dany upust krwi nie poprawił tutaj stanu pacjenta, to należało w dosyć krótkim okresie czasu upust krwi zwielokrotnić. I mamy taki przykład jednego z władców angielskich, kiedy właśnie przepisał mu jego nadworny lekarz taki upust krwi na jakąś taką, jak myślimy, drobne schorzenie, jakiś rodzaj przeziębienia. Król po tym upuście poczuł się troszkę gorzej, więc lekarz następnego dnia
podwoił ten upust krwi, znowu poczuł się gorzej. No i w efekcie tego zwielokrotniania stało się tak, że już tak myślimy tutaj my, historycy, tak wielki upust krwi spowodował to, że ten król zasnął. No i to była taka oznaka dla każdego lekarza tamtych czasów, że jak człowiek śpi, to czuje się dobrze. A więc ten upust pomógł. I kolejna taka rzecz, bo oczywiście można było zadać dosyć proste pytanie, no jak to się działo, że ludzie przez taki bardzo długi okres czasu stosowali tak bardzo śmiercionosną praktykę. Przecież dużo tych pacjentów w wyniku upustu krwi umierało. Tak, należy to przyznać temu rację, ale po jakimś drobnym upuście krwi, rzeczywiście jakaś drobna, jakaś część pacjentów mogła poczuć się lepiej, zupełnie nie mając to związku z upustem krwi. A jeżeli dochodziło oczywiście do tego, że pacjent umierał, no to tutaj stwierdzano, nie podważając tego porządku świata, szczególnie w okresie średniowiecza, że gdyby ten upust krwi wykonano szybciej i w większej ilości, to na pewno pacjent by przeżył. W tym wypadku, no niestety, że ten lekarz nie zdążył. W tym wypadku próbowano to chociażby na taki sposób tłumaczyć. Tutaj taki przykład upustu krwi z jednego z kodeksów z okresu średniowiecza. I jak to tak troszeczkę, żeby już przejść zaraz do tego meritum, oczywiście funkcjonowały też inne metody leczenia w tamtych czasach. Wierzono oczywiście w klejnoty, które miały chronić przed chorobą, miały oddalać te zewnętrzne zgnilizny, nie dopuszczać do gnicia wewnętrznego. Też funkcjonowała taka idea, że większość, jak nie wszystkie choroby, to po prostu gnicie ciała człowieka. To wywodzono chociażby z tego, jak obserwowano osoby chore na trąd w tamtych czasach, że ta zgnilizna, można powiedzieć, gdzieś tam z nich się wydostaje. W związku z tym także jedna z popularnych metod diagnostycznych tamtych czasów, to medyk taki po prostu kazał pacjentowi chuchnąć. Chuchnąć na podstawie tego zapachu, który się wydobywał z ust, stwierdzał, no, z dzisiejszej perspektywy, czy ten oddech jest bardzo zgniły, czy bardzo, bardzo zgniły, i starał się stwierdzić, na ile tutaj pacjentowi zagraża jakaś choroba. I tutaj jako kolejny taki przykład, bo te idee oczywiście wszystkie miały zawsze pewnego rodzaju dowody. Z naszej perspektywy współczesnej jest coś przerażającego w tym, że najprawdopodobniej, jak patrzymy na historię medycyny, to my też się obudowaliśmy różnego rodzaju ideami. No tutaj chociażby ta różnica między średniowieczem a nowożytnością jest to, że my stosujemy doświadczenie, eksperyment i staramy się bynajmniej w dużej mierze podchodzić do tego krytycznie. Tamte epoki właściwie, poza jakimiś tam wyjątkami, właściwie były tego pozbawione. I jako dowód tutaj dokończę tą myśl, że właśnie choroba u człowieka to jakieś procesy zgnilne, podawano tą rzecz, że kiedy człowiek umiera, no to potem doszczętnie gnije, czyli że ta choroba po prostu zajmuje cały jego organizm. Te klejnoty, o których mówiłem, noszono także podczas różnych epidemii. Głowy królewskie chociażby nosiły je przy sobie, jeżeli bywały gdzieś na innych dworach, to bardzo często przed wypiciem napoju wkładały taki klejnot do wina, do wody, aby on zneutralizował truciznę, które być może tam się znajdowało. Ceniono także niedzewiejące metale, złoto, srebro, tworzono z nich proszek, dodawano do napoi. No to miało tutaj spowodować to, że te procesy gnilne w ciele człowieka zostaną zatrzymane. W pewnej mierze, jeżeli tak to można powiedzieć, to ciało zostanie zakonserwowane. I zawsze tutaj na końcu tego, kiedy opowiadam studentom, mówię, że oczywiście funkcjonowało też lekarstwo wszechczasów, czyli czosnek. W tym wypadku czosnek dobry na wszystko stosowano także już od wielu stuleci. I ostatnia rzecz, taka tytułem troszeczkę wyjaśnienia, jeżeli chodzi o średniowieczną i nowożytną medycynę, mamy to rozróżnienie na medyków,
Można ich nazywać oczywiście lekarzami, a chirurgami. Ta droga właściwie tych dwóch nauk rozeszła się w okresie średniowiecza. Rozróżnienie było takie, że lekarz, praktycznie w tamtym czasie średniowiecza, równa się doktor, ten zwyczaj trochę został, także często to lekarze, mimo że nie mają, część nie ma tytułów naukowych, to mówimy doktor, więc dziś to się wywodzi prawdopodobnie jeszcze z okresu średniowiecza. Lekarz to wykładowca uniwersytecki, albo też oczywiście praktykujący gdzieś tam na dworze królewskim, u biskupa, u jakiejś osoby możnej i generalnie no, z naszej perspektywy jest taką osobą, która zajmuje się teorią medyczną. To znaczy rzeczywiście wykonuje diagnozę, stawia tutaj, daje jakieś informacje o skorzeniu, chorobie, przepisuje leki i właściwie, tak bardzo uogólniając, taki pacjent, czy z wypisaną receptą, albo udawał się do aptekarza, który wykonywał na zamówienie leki podane przez lekarza, albo też pacjent lądował u chirurga, no i tam wykonywany był jakiś zabieg operacyjny. Bardzo często też, jeżeli chodzi o bogatsze osoby, jeżeli było je na nie stać, to można było także ten zabieg był dokonywany w obecności lekarza. Zawsze jednak można powiedzieć, lekarzy sytuowano wyżej niż chirurgów z tego powodu, że chirurgów postrzegano jako pracowników fizycznych. Generalnie uważano, że lekarz nie tyka się krwi. On jest tam od książek, od wykładania, czymś wyższym ma się zajmować, natomiast to właśnie chirurg ma nastawiać kości, dokonywać, to z naszej perspektywy, bardzo prostych zabiegów chirurgicznych. Dlaczego mówię, że prostych? Ano dlatego, że medycyna do końca właściwie okresu nowożytności, a właściwie gdzieś tam do połowy XIX wieku, nie znała, czy wręcz można powiedzieć inaczej, nie używała metod znieczulania pacjentów. I w związku z tym te zabiegi chirurgiczne wykonywano tylko do tego stopnia, do którego dany pacjent był w stanie wytrzymać. Część osób uważa, że historia chirurgii właściwie zaczyna się dopiero w połowie XIX wieku, kiedy wymyślono czy obmyślono metody znieczulania, a wcześniej to mamy właściwie jakieś takie półtortury, które były stosowane przez chirurgów, dodając do tego oczywiście to, że nie stosowano zasad antyseptyki i bardzo często do ran wdawała się chociażby gangrena, ta śmiertelność była bardzo wysoka wśród takich pacjentów. Część historyków uważa właśnie, że tamte dawne dzieje to nie była żadna chirurgia, bo właściwie jest ona bardzo daleko od tego, co my dzisiaj znamy. I już przechodzimy do tego najważniejszego dla nas tematu, czyli o lekarzach, którzy praktykowali tutaj w Gdańsku. Te informacje dotyczące samych początków są bardzo skąpe i pochodzą z tego okresu, kiedy skąd pochodzą najstarsze, jakieś większe źródła pisane, czyli z okresu krzyżackiego. Mamy rok 1354 Johannesa Medicusa. Właściwie poza zapiską, która sytuuje go jako medyka, nic właściwie więcej, jeżeli chodzi o jego biografię, nie wiemy. Mamy też rok 1398, kiedy to gdańscy łaziernicy otrzymują status dla swojego cechu. Ci łaziernicy też bardzo często parali się różnego rodzaju zabiegami medycznymi. I mamy... Czemu pan wie, to znaczy łaziernicy? Łaziernicy, osoby, które można powiedzieć, czy są właścicielami, czy pracują w łaźniach. I tam przy okazji tej wizyty w łaźni
Albo na przykład, jeżeli taka osoba zauważyła, tak, nie wiem, jakąś taką drobnowalność i tak dalej, no to można było skorzystać z takiego jakiegoś drobnego zabiegu, dzisiaj byśmy powiedzieli, czy estetycznego, czy chirurgicznego, ale kwestia była taka, że mamy w okresie średniowiecza system monopoli zwanych cechami. Mamy taką zasadę, okres średniowiecza nie lubi konkurencji, uważa właściwie, że osoby mają konkurować nie na ceny, uważano, że to jest nieuczciwe, tylko na swoje umiejętności. W związku z tym osoby danych zawodów grupowały się w cechy, w zależności od tego, jak wielkie było miasto. Czasami, można powiedzieć, te zawody grupowały się w jeden cech, a było w środku tego cechu osób z kilku różnych zawodów, a jeżeli tych osób było całkiem sporo, no to osobne cechy, tak jak tutaj ten cech chirurgów, i zasada była taka, że pośredniczyli oni razem z władzami miejskimi, tak mówiąc już dosyć prosto, w ustalaniu danych cenników na dane zabiegi i czy też usługi, i każdy z tych członków tego cechu musiał tego przestrzegać, jeżeli chodzi o cenę. Osoby, bo takie też były, które chciały funkcjonować poza cechem, zwano partaczami, bardzo ich nie lubiano i w związku z tym często przeganiano. Tutaj, jeżeli chodzi o cech chirurgów, mamy taką historię, chociażby to miasto Gdańsk kończy się tutaj gdzieś na Bramie Wyżynnej. Dalej mamy ewentualnie posiadłości miasta Gdańska. No i mamy chirurga, który właśnie jest takim partaczem, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to XVII wiek, i praktykuje w okolicach Siedlec. No i kiedy tutaj ten cech chirurgów się o tym dowiedział, no to po prostu złożyli temu panu wizytę, zabrali mu wszystkie narzędzia, troszkę go tam pobili w tym wypadku i powiedzieli, że jak on dalej będzie jeszcze praktykował, to wrócą, ale już sytuacja będzie o wiele groźniejsza. Także starano się oczywiście te sprawy rozwiązywać. Chociaż było tutaj dla Gdańska to dosyć trudne, ponieważ mamy w okolicach bliskich Gdańskowi chociażby posiadłości biskupie. No i tutaj generalnie ta władza biskupa, ta władza miasta Gdańska nie do końca sięgała, i też to, co zrobił cech chirurgów na Siedlcach, no można powiedzieć, było nielegalne, bo to już nie było terytorium miasta Gdańska. I te cechy dbały o to, aby inne zawody nie próbowały przejmować tego, co jest zastrzeżone dla nich. A czasami też musiały rozpatrywać sprawy takie, kiedy to dany cech troszkę wchodził w drogę innemu cechu. Taki przykład chociażby mamy tutaj w Gdańsku z aptekarzami. Jeden z chirurgów zaczął przepisywać, czy właściwie nie przepisywać, a sprzedawać leki. No i sprawa stanęła tutaj przed sądem. On tam się musiał grubo tłumaczyć, że to tylko właściwie bezpośrednio po zabiegu sprzedawał te leki i tak dalej, że nie było możliwości, żeby ta osoba poszła do apteki, próbował w jakiś sposób z tego się wyswobodzić, ale jako że informacja trafiła właśnie do aptekarzy, no to bardzo szybko właśnie także trafiła przez sąd. I najprawdopodobniej takie pierwsze formy organizacyjne rzeszających się chirurgów funkcjonowały już w okresie krzyżackim. Mamy też potwierdzenia o tym, tutaj już tym razem o gdańskich lekarzach, że byli oni zatrudniani u boku wielkiego mistrza zakonu. Na przykład jeden z nich służył u Konrada von Jomingen. Tutaj już Państwu mówiłem o tych kwestiach związanych z tym podziałem na chirurgię i na medycynę. Właściwie dla okresu średniowiecza brak jest jakichś takich bardzo wybitnych postaci, jeżeli chodzi o medycynę. Natomiast kiedy Gdańsk przechodzi pod panowanie polskie, dzieje się to, jak kto woli, w 1454 albo w 1466 roku, no to właśnie z końcówką XV wieku z gdańskich usług
lekarskich coraz częściej zaczynają korzystać polscy królowie. Na przykład gdańskim lekarzem polskiego króla Jagiellończyka był Liberhand, a także z pomocy gdańskiego lekarza korzystał Zygmunt I Stary. Mamy także dla okresu nowożytnego dosyć często występujących nadwolnych lekarzy. Sytuacja wyglądała w taki sposób, że mimo tutaj mowy o tym, że byli oni lekarzami nadwolnymi, to bardzo często te osoby praktykowały tutaj w Gdańsku i kiedy była taka potrzeba, no to wysyłano tutaj wici, listy do tej osoby, aby przybyła na Dwór Królewski, czy właściwie na miejsce, gdzie znajduje się król i próbowała mu jakoś pomóc. Jak wyglądała edukacja lekarzy gdańskich? Ta edukacja medyczna na dobrą sprawę zaczynała się w gimnazjum akademickim. Szkoła założona w 1558 roku, a w 1584 roku otworzono tam katedrę anatomii i medycyny. I tu Państwu powiem, kiedy zacząłem pracę na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, to nawet bardzo się zdziwiłem, ale powołanie do tej katedry w statucie Gdańskiego Uniwersytetu się znajduje. My teraz jesteśmy w trakcie, czy już po zmianie statutu, jeszcze tego nowego statutu nie przeglądałem, ale z ciekawości zerknę, czy ten wątek dotyczący katedry anatomii i medycyny także został uwzględniony. No i to znane części Państwu wizerunek tak naprawdę Kościoła Świętej Trójcy, ale obejmuje też on przylegające do niego gimnazjum akademickie. Te budynki oczywiście po pewnych przebudowach funkcjonują do dzisiaj, znajdują się przy ulicy Toruńskiej i dzisiaj ma tam swoją siedzibę, główny oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Tutaj jest planowanie z publikacji Reinholda Kulika z 1687 roku, rozplanowanie gimnazjum akademickiego i ja tutaj dopisałem to miejsce, w którym przez pewien okres wykładano medycynę i anatomię dla lekarzy. W gimnazjum nauczano podstaw medycyny, czyli właśnie informacji o budowie ciała, a także wykonywano pokazowe sekcje zwłok. Po ukończeniu takiego gimnazjum, tutaj badacze bardzo często opisując gimnazjum akademickie, próbują przełożyć tamten system edukacji na dzisiejszy. Jeżeli byśmy tego dokonali, to trzeba byłoby powiedzieć, że gimnazjum było gdzieś pomiędzy szkołą średnią a uniwersytetem, ponieważ najczęściej uczniowie, którzy wybywali do Europy Zachodniej, byli przyjmowani na nie pierwsze, tylko na wyższe lata studiów. Kiedy samo gimnazjum było powoływane, gdańszczanie mieli zamiar bardzo szybko to gimnazjum przekształcić w uniwersytet, dlatego też części składowe tego gimnazjum nazywane są katedrami, a więc już taki podział czysto uniwersytecki. No i dzisiaj troszkę nam jest przykro, że gdańszczanie z jakichś tam powodów, można powiedzieć, nie dopięli swego. Być może zadziałały tutaj kwestie związane właśnie z brakiem chociażby personelu wykładowców i nigdy nie doszło do tego, że gimnazjum zostało przekształcone w uniwersytet. Chociaż z drugiej strony, jak patrzymy na ten uniwersytet tutaj najbliższy w okresie nowożytnym w Królewcu, no to on początkowo założony przez Alberta Hohenzollerna także miał swoje problemy. Takim jednym z głównych problemów właśnie w XVI wieku było to, że pozwolenie czy pewnego rodzaju tutaj certyfikat wydawany był przez papiestwo i w związku z tym Albert Hohenzollern miał z tym problem. No ale później takie można powiedzieć upoważnienie do otwarcia uniwersytetu zostało zapewnione przez króla polskiego, ale to już zupełnie na marginesie. Też troszeczkę kilka jeszcze słów o tym, że lekarze
praktykowali, ale dosyć rzadko w szpitalach. Ta nazwa akurat, jeśli chodzi o średniowiecze i nowożytność, szpitala jest taka, można powiedzieć, trochę na zaciemnia obraz, ponieważ szpital w tamtym czasie przyjmował nie tylko chorych, ale także ubogich, starych, pielgrzymów, podróżnych, dzieci, wdowy i w związku z tym tylko na terenie Gdańska, tylko w niektórych szpitalach leczono ludzi, a więc pojawiał się chociażby chirurg czy lekarz. Tutaj pokazuję Państwu, dzięki tutaj przysłudze mojego szefa, profesora Szaleszewskiego, to rozłożenie szpitali w obrębie głównego Starego Miasta. Tutaj tylko chciałbym Państwu zwrócić uwagę na szpital Świętego Rocha, Lazaret, szpital, który bardzo często pełnił taką funkcję. Czasami mówi się Pockenhaus, czyli dom chorych na ospę. W czasie epidemii on się wypełniał i właściwie jeden z niewielu szpitali, w których dokonywano leczenia ludzi. Większość szpitali natomiast była właśnie przytułkami, sierocińcami itd., itd. Moglibyśmy tego to wymieniać. Tutaj chociażby jako dowód na to podaję, kto wchodził w skład takiego przykładowego, niższego personelu szpitalnego. No i tutaj ten lazaret, który właśnie gdzieś tam w okolicach Bramy Oliwskiej się znajdował. Później w XIX wieku zostanie przekształcony na dosyć krótko szpital miejski, był już niewystarczający i pojawi się pomysł na początku XX wieku, aby zbudować taki szpital miejski już nowoczesny, tam gdzie dzisiaj znajdują się zabudowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo często lekarze, kiedy tutaj przybywają i praktykują, i większość tych lekarzy, o których Państwu za chwilę powiem, byli miejskimi fizykami. Często stosujemy taką trochę kalkę z języka niemieckiego, ale wydaje mi się ona całkiem dobra, bo kiedy będziemy używać innego sformułowania, czyli lekarz miejski, no to zaraz będziemy mieli raczej tutaj na myśli kogoś, kto praktykuje, przyjmuje osoby i leczy. A to stanowisko miejskiego fizyka polegało na tym, że zamienia władz miejskich, sprawował on nadzór nad lekarzami, cyrulikami, aptekarzami, położnymi, a także taką jedną z głównych funkcji było zabezpieczenie miasta na czas epidemii i nadzorował pod tym względem szpitale. Tu mamy informację chociażby z XVIII wieku. Taki fizyk miejski miał obowiązek chodzenia, odwiedzania szpitali, spisywania osób, które są chore na jakieś schorzenia zakaźne, to takie uznawane w tamtym czasie. Jeżeli w krótkim okresie czasu ta liczba w obrębie miasta rosła, no to miał on za zadanie powiadomić władze miejskie. Inna sprawa, że bardzo często w okresie nowożytnym ci miejscy lekarze, kiedy tylko przeczuwali, że ta epidemia jest blisko, porzucali swój zawód i uciekali po prostu z rodziną, można powiedzieć, gdzie pieprz rośnie. Powiedzieli oczywiście, że taka epidemia będzie bardzo trudna do zatrzymania i albo oni, albo część z rodziny tego lekarza po prostu umrze. I podaję jeszcze taką ostatnią rzecz ogólną. W 1755 roku, czyli w połowie XVIII wieku, w Gdańsku jeden lekarz przypadał na 3,5 tysiąca mieszkańców. No i teraz już przejdziemy do tego sedna, takim trochę czysto subiektywny wybór lekarzy w porządku chronologicznym. Musiałem to w jakiś sposób powybierać, a też tutaj się nie odważył, żeby mój wykład trwał 4 godziny, żeby tutaj opowiedzieć o każdym. I w związku z tym oczywiście jak najbardziej z Państwa strony mogą pojawić się głosy, że jeszcze jakiś tam należałoby dorzucić. Jak najbardziej będę w tym wypadku się z tym zgadzał. Pod względem chronologii jako pierwszego wybrałem Placo Tomusa. On oczywiście studia odbywał w uniwersytetach
położonym w zachodniej Europie, a później został profesorem medycyny na uniwersytecie, właśnie tym wspomnianym przeze mnie, na uniwersytecie w Królewcu. Tam opublikował pracę na temat zalet piwa, także i leczniczych, kiedy później, ponieważ wskutek konfliktu z innym lekarzem, co ciekawe, który także przez krótki czas, ale jednak przebywał tutaj w Gdańsku, z Andreasem Auifaberem, on tutaj w Gdańsku był rektorem szkoły majackiej i kiedy Blakotomus przybył tutaj do Gdańska, został w taki sposób dosyć nieelegancki, właściwie pozbawiony swojego stanowiska, to także tutaj w Gdańsku, kiedy przebywał, ta jego praca została wznowiona na temat właśnie leczniczych zalet piwa, a tu sam portret Blakotomusa z 1574 roku. Kiedy przybył tutaj do Gdańska, to otrzymał nie tylko to stanowisko fizyka miejskiego, ale także przejął dzierżawę od władz miejskich, taką najważniejszą, bo miejską, czy jak to woli, radziecką aptekę. Przejął ją w dzierżawę w 1553 roku. My wiemy o tej aptece, że ona w początkach XVI wieku znajdowała się przy targu, dzisiejszym targu węglowym, a następnie przy ulicy Piwnej, naprzeciw kościoła majackiego. I Blakotomus właśnie, no, tak można powiedzieć, praktykujący tutaj na polu i medycyny, i farmacji, przyczynił się także do spopularyzowania nazwy farmakopea w tytułach opracowanych lekopisów, ponieważ wydał taką farmakopeję i część badaczy uważa, że dzięki temu, że bardzo się ona rozpowszechniła w Europie, to chociażby to słowo farmakopea również jednocześnie zostało bardzo spopularyzowane. Później wielu badaczy powołuje się właśnie na tą pracę. Takie lekospisy były pewnego rodzaju ujednoliceniem przepisów na leki złożone, sporządzane w aptekach danego, czy to miasta, regionu, kraju. Też bardzo często pomagały tutaj one cechom chociażby aptekarzy, ponieważ zawierały również te cenniki, po jakich należało sprzedawać dane leki. Idźmy dalej. Kolejna postać, Joachim Poselius. To nie on tutaj na tym wizerunku, a jego pacjentka, siostra Zygmunta Wazy, Anna Wazówna, która dzisiaj, jak podejrzewamy, bo jako historycy medycyny tak do końca możemy podejrzewać, natomiast nigdy nie mamy takiej pewności stuprocentowej. Najprawdopodobniej Anna Wazówna cierpiała na wgnicenie podstawy czaszki, co powodowało oczywiście chociażby okropne bóle. Do tego z listów Poseliusa wiemy, że Anna Wazówna nie była łatwą pacjentką, po prostu nie wierzyła w to, że chociażby Poselius czy inni lekarze mogą jej pomóc. Sam Poselius zajmował się Anną Wazówną dlatego, że został mianowany nadwornym medykiem Zygmunta III Wazy. Jak Państwo będą gdzieś w okolicach kościoła świętego Mikołaja, to można wstąpić do niego. Mamy tam epitafię Poseliusa, też dosyć ciekawa sprawa. Jest dalej zamknięty. Dobrze. Dawno już tam nie przechodziłem. W każdym razie, nie przygotowując taką publikację portrety lekarzy gdańskich, zrobiliśmy tam fotografię tego epitafium. Rzecz jest dosyć ciekawa, ponieważ sam Poselius z wyznania był katolikiem i bardzo obawiał się, że jego rodzina pochowa go w którymś z kościołów protestanckich. Aby być pewny, że tak się nie stanie, za swojego życia ufundował sam sobie epitafium. Troszkę można powiedzieć, no, zapewniając siebie, że wtedy rodzina pochowa go tam, gdzie znajduje się jego epitafium. No, być może tutaj ten strach był również spowodowany tym, że jego żona była protestantką.
I w związku z tym bał się, że być może szybciej umrze i jego żona i właśnie ona, może gojliwa protestantka, spowoduje to, że jednak tego męża chociaż po śmierci będzie próbowała nawrócić. I tutaj taki tekst, który na mnie zawsze, czytając go, robi wrażenie, z epitafium, przetłumaczony z języka łacińskiego przez panią Bożenę Bruską. Na epitafium napisano: przystań przechodniu i przeczytaj. Zapytasz, kim byłem. Zapytaj raczej, kim jestem. Jestem wielkim cieniem wielkiego lekarza. Byłem bysty umysłem, dzięki losowi szczęśliwy, zasłynąłem z wiedzy. Tym wszystkim zabawiła się śmierć, aby mnie zwyciężyć. O niewdzięczny losie, ja, który dałem życie wielu, zmarłem jeden. Trzeba było wędrować i iść ślepą drogą. Teraz spodziewam się, że ty nią podążysz i to jest pewne. Niepewne jest kiedy i w jaki sposób, bo to, czego chciałbyś jutro, przyjdzie, dzisiaj. Jednocześnie taki utwór trochę w duchu melancholijnym, ale też taki trochę, można powiedzieć, Poselius nazywa tutaj siebie i każe wystawić pomnik sobie, którym upamiętnia siebie jako takiego lekarza wielkiego. Chociaż oczywiście możemy tutaj dyskutować, czy to epitafium było skończone za jego życia. Kolejna postać, troszeczkę rozpropagowana, także nasz zakład historii i filozofii nauk medycznych. Mam nadzieję, że się trochę do tego przyczynił. Mowa o Joachimie Olchapie, jemu i temu, co zrobił najprawdopodobniej 28 lutego. Tutaj oczywiście kwestia jest taka, że może to się odbyć o kilka dni, ale na pewno w 1613 roku dokonał na ziemiach polskich, niektórzy wręcz piszą, że na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, takiej pierwszej publicznej sekcji, sekcji zwłok. Mówię tutaj o tym popularyzowaniu, ponieważ w 2013 roku w Muzeum Narodowym została przygotowana konferencja poświęcona właśnie temu wydarzeniu, a także i ogólnie rozwojowi anatomii w Gdańsku. Joachim Olchap, także fizyk miński, także lekarz nadworny Zygmunta III Wazy oraz profesor medycyny w gimnazjum zasłynął właśnie przeprowadzeniem tej pierwszej publicznej sekcji zwłok na ziemiach polskich. Kwestia wyglądała następująco, że bardzo często w tamtym czasie, kiedy dochodziło do tego, że w wyniku porodu pokazuje się jakiś troszeczkę, można powiedzieć, dziwny twór o jakichś zmianach anatomicznych, no to kwestia była taka, że lekarze miejscy troszeczkę byli często zobowiązywani przez władze kościelne, przez władze miejskie do tego, aby orzec, jaka była płeć dziecka. Chodziło o to, aby w odpowiedni sposób zapisać to w księgach. Księgach kościelnych i w związku z tym taki lekarz wtedy podejmował taką próbę chociażby stwierdzenia, czy to była dziewczynka, czy to był chociażby chłopczyk. Ale to z biegiem czasu. Oczywiście lekarze, tak jak i tutaj było rozwój medycyny w okresie nowożytnym, pojawia się wtedy chociażby medycyna sądowa, zaciekawienie, dlaczego ludzie umierali, dlaczego zmarł jakiś tam pacjent, dokonywane są najpierw pokątnie, później w świetle prawa sekcje zwłok. A więc tej sekcji tutaj zwłok nie tylko towarzyszyło to, aby sprawdzić, jaką płeć miało to dziecko, ale także oczywiście pewnego rodzaju ciekawość badawcza. Na temat właśnie tej publicznej sekcji zwłok została podjęta współpraca z Zakładem Patologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Okazało się, że ten protokół sekcyjny Olchapa, bo taki też powstał, został także wydany, ma cechy, można powiedzieć, momentami dosyć współczesne, w jakiś sposób podpowiadające dzisiejszym patologom, jaki to zespół wad nogich
mógł być. To dziecko pochodziło z ciąży mnogiej. Urodziło się we wsi, dzisiaj oczywiście miasto Pruszcz Gdański. Matką była Anna Krop. To wszystko oczywiście wiemy z tego zachowanego protokołu sekcyjnego. Powiła ona dwie dziewczynki i coś nazwane foetus monstrorus, czyli potworny płód. Później, kiedy ten protokół sekcyjny został wydany, to właśnie znalazła się tam w nim tego typu grafika. Okazało się, że nie udało się tutaj Orechafowi stwierdzić, jaką płeć miało dziecko. Lekarz natomiast, opisując ciała dziecka, użył takie sformułowanie jak duże wodogłowie, rozszczepienie warg, czy też zdeformowane serce. I tak jak już mówiłem, ten protokół sekcyjny Orechafa w wielu miejscach ma taki charakter czysto medyczny i właściwie brak w nim odwołań metafizycznych. No właśnie patolodzy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wypowiedzieli się w ten sposób, że te ich badania i ta wiedza wskazuje na to, że był to zespół wad rozwojowych o nazwie Limb Body Wall Complex, charakteryzujący się m.in. nieprawidłową budową kończyn i ścian tułowia, co oczywiście jest to same z tym, co opisywał sam Orechaf. I przechodzimy teraz dalej do jego syna, Nikolaus Orechaf. W 1632 roku zostaje fizykiem miejskim, później także idzie w ślad ojca i zostaje nadwornym lekarzem, tu już kolejnego króla Władysława IV. Orechaf młodszy opublikował książkę zawierającą opisy 348 roślin leczniczych rosnących w okolicach Gdańska. I on rozpoczyna, można powiedzieć, też taki ciąg lekarzy gdańskich, którzy nie tylko zajmowali się medycyną, nie tylko praktykowali leczenie, ale także i świetnie radzili sobie w innych dziedzinach. Zawsze można tutaj powiedzieć, że taką osobą najbardziej znaną, oczywiście nie będącą gdańszczaninem, jest Mikołaj Kopernik, no bo on w końcu z wykształcenia był lekarzem. Dzisiaj właściwie można powiedzieć, często jest to traktowane jako ciekawostka. No i właśnie ta publikacja przechowywana chociażby w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk nie tylko informowała o właściwościach leczniczych roślin, ale także o czasie ich kwitnienia. Została także przebadana przez współczesnych botaników. No i tam już stwierdzono, że 4 czy 5 gatunków roślin dzisiaj właściwie już nie funkcjonuje, gdzieś rosły jeszcze do XIX wieku. Kolejna osoba jest, można powiedzieć, na tyle wyjątkowa i stwierdziłem, że należy ją tutaj umieścić, mimo że to całe wydarzenie związane z tą osobą nie miało miejsca w Gdańsku, ale ta osoba urodziła się w Gdańsku. Tutaj troszeczkę przebywała, była synem operatora Christopha Schwabe, poszła w ślady swojego ojca, została także operatorem, czy jak to woli, chirurgiem, ale Daniel Schwabe swoje miejsce zawodowe znalazł niedaleko Gdańska, bo w Królewcu, tam został miejskim chirurgiem, a także i praktykował na książęcym dworze. Przede wszystkim ująłem go tutaj dlatego, że właściwie jak na tamte czasy, no, on i jego, tak trzeba byłoby powiedzieć, troszkę zespół, dokonał właściwie z naszej perspektywy czegoś właściwie niemożliwego, bo 9 lipca 1635 roku usunął nóż żołądka służącego Andrasa Grünheide. I teraz tutaj kwestia jest dosyć frapująca dla współczesnych badaczy. Od razu należy powiedzieć, że tego typu zabiegi dla średniowieczu, to chyba nawet nie było, dopiero w okresie nowożytnym, były to zabiegi zupełnie wyjątkowe i w pewnej mierze, można powiedzieć, będące
poza kanonem ówczesnej medycyny. To znaczy każdy lekarz czy chirurg, lekarz, który chciał tutaj nadzorować tego typu zabieg, a chirurg, który chciał wykonywać, w pewnej mierze można powiedzieć był szalbierzem w tym wypadku. Takich zabiegów właściwie nie wykonywano, jeżeli już wykonywano, to bardzo, bardzo rzadko. Jakieś natknąłem się na niemieckojęzyczny doktorat na temat tego typu zabiegów, gdzieś tam idących głębiej w kierunku chociażby żołądka. Jeżeli dobrze sobie przypominam, to dla okresu nowożytnego udało się tego typu zabiegów chyba policzyć 15 autorów, czy coś obok tej liczby. Były one szeroko rozpropagowywane. No i z naszej perspektywy właśnie, że w tamtym czasie nie mamy podstaw antyseptyki, czyli nikt nam nie zabezpiecza tego pola operacyjnego. Do tego sam zabieg najprawdopodobniej, no nie mamy tutaj jakichś środków znieczulających, może pojawił się alkohol, może jakieś narkotyki, ale chyba raczej nie w tym wypadku. Wydaje się czymś zupełnie nieprawdopodobnym. Jeżeli jeszcze dodamy do tego taką otoczkę właśnie, że operacja wyglądała w taki sposób, że wykonywał ją jako jeden z chirurgów pochodzenia właśnie gdańskiego. Nad całością oczywiście czuwał lekarz, czy nawet tych lekarzy mogło być więcej, no to robi się to coraz bardziej interesujące. A co więcej, ta historia tego służącego również jest dosyć ciekawa, w jaki sposób ten nóż dostał się do tego żołądka. Właściwie już od tego czasu XVII wieku funkcjonują równolegle dwie opowieści i my do końca nie wiemy, która jest prawdziwa. Obie mówią to, że służący był na weselu. Był na weselu i tam był taki konkurs, kto głębiej do gardła włoży sobie nóż. On oczywiście wygrał w tym wypadku, bo nie tylko do gardła, ale także do żołądka to trafiło. Druga historia troszkę może lepiej go cytuje, ale chyba też nie do końca. Mówi o tym, że on po prostu na tym weselu troszeczkę więcej wypił niż chciał. No ale jeszcze był na tyle przytomny, że postanowił wyjść z tego wesela, jakoś troszeczkę sobie ulżyć, no i próbował wymusić na sobie wymioty. Użył do tego noża, ktoś tam przychodził, może lekko się zataczał, popchnął go i tak się stało, że ten nóż trafił do jego żołądka. No i tak się też stało, że królewieccy lekarze, czy gdański też, zainteresowali się tym przypadkiem i podjęli taką próbę wydobycia tego noża. Też ciekawa sytuacja, że podjęto taką decyzję, że operacja będzie miała miejsce dopiero po kilku dniach, ponieważ najpierw zastosowano taką terapię, że tego Andreasa położono na łóżku. Wcześniej na tym łóżku wydrążono taką dziurę na jego brzuch. Miał on leżeć brzuchem do dołu, a na dole, na podłodze, umieszczono magnesy. Wierzono w to, że w takiej pozycji, jeżeli on przez jakiś dłuższy okres czasu nie będzie się ruszał, no to ten nóż w jakiś sposób zbliży się tutaj do tej skóry chociażby i to spowoduje, że to nacięcie będzie oczywiście nie takie głębokie jak trzeba. I taką sprawą chyba najbardziej frapującą jest to, że ten pacjent przeżył. Kilka lat później wznowiono opis tej operacji i w tym druku zapisano, że on ma się całkiem dobrze. Co więcej, to jeden z niewielu służących, który doczekał się chociażby takiego opisu swojego zabiegu. Tutaj mamy ten nóż. Ten nóż, później to zainteresowanie tym wydarzeniem w Królewcu było tak wielkie, że nóż trochę był traktowany jako prawie rzecz święta, został podarowany najpierw królowi, jeżeli dobrze pamiętam, to Władysławowi IV, później dostał się do rodziny Radziwiłłów, później gdzieś tam w XIX wieku wylądował w Muzeum Uniwersyteckim w Królewcu. No i podczas II wojny światowej zaginął. Więc samego noża niestety nie wiemy, gdzie się znajduje, ale no właśnie, to jest jeden z niewielu służących, który doczekał się portretów i to aż dwóch. Jeden przechowywany w Muzeum Bolchawe w Lejdzie, no i takich dosyć nietypowych portretów, bo widoczne są tutaj
widoczne jest tutaj to miejsce, może Państwo tutaj widzą po tym właśnie zabiegu operacyjnym. To pierwszy portret Andreasa Günheide, a tutaj jeszcze drugi, też taki oczywiście nietypowy, bo obnażający tą część i pokazujący właśnie to, że przeżył. A więc stał się, mimo swoich postępków, chyba bardziej sławny niż nawet ci lekarze, bo jeśli dobrze pamiętam, to Daniela Schwabego poza tamtym wizerunkiem tej operacji, to nie mamy jego wizerunku, natomiast jego pacjent jak najbardziej się tego doczekał. I warto też powiedzieć, Daniel Schwabe, chirurg urodzony w Gdańsku, on wykonywał jako jeden z chirurgów ten zabieg. Nie wiemy już tak stuprocentowo, czy na pewno własnoręcznie, bo był miejskim chirurgiem, a czuwającym nad innymi chirurgami, więc tej pewności nie mamy, a jeszcze nad nim znajdował się królewski lekarz miejski. Ale tutaj akurat wiemy na podstawie tamtych stosunków, że na pewno tutaj lekarz tylko nadzorował tą operację, natomiast nie dokonywał tutaj w tym wypadku nacięć. A więc także i taka historia związana z gdańskim lekarzem, chirurgiem, jak kto woli. Idźmy dalej. Kolejny lekarz. Tutaj kwestia jest taka, że my wiemy, że on posiadał wykształcenie medyczne. Do końca jednak nie wiemy, na ile to wykształcenie medyczne praktykował. Chyba najprawdopodobniej w dosyć, można powiedzieć, ograniczonym zakresie. Interesował się poza medycyną prawem, historią. Był też profesorem tych nauk w tutejszym gimnazjum akademickim. Później był dyplomatą, szczególnie podczas potopu szwedzkiego, dyplomatą w służbie Jana Kazimierza. Uczestniczył także w podpisywaniu tutaj pod Gdańskiem w Oliwie w 1660 roku pokoju pomiędzy Rzeczpospolitą a Szwecją. Zawsze tutaj biografowie zwracają uwagę na to, że wielokrotnie zmieniał wyznanie. To znaczy najpierw był luteraninem, później stwierdził, że zostanie unitarianinem, później, że zostanie kalwinistą, później jeszcze, że zostanie luteraninem. Przechodząc przez te wszystkie etapy, powiem Państwu, że w pewnym momencie się ożenił i kiedy żona mu zmarła, to stwierdził, że przejdzie na katolicyzm. Ale jeszcze tego było mało, bo kiedy został katolikiem, to jeszcze przyjął potem święcenia kapłańskie. Także ta droga rzeczywiście religijna była bardzo duża. Można powiedzieć, że tutaj nie wstydził się akurat zmieniać tych swoich przekonań. I później, mając te święcenia kapłańskie, doszedł bardzo wysoko, bo chociażby został proboszczem kaplicy królewskiej w Gdańsku. Wiem też jako mieszkaniec kiedyś Tczewa, że także był proboszczem tamtejszej fary, a dokładnie te święcenia kapłańskie przyjął w 1675 roku. Tutaj po lewej stronie jego wizerunek, a po prawej oczywiście kaplica królewska. Znany jest przede wszystkim z tego, że w 1641 roku, a więc tutaj już mówię o tych pozamedycznych zainteresowaniach, wydał pracę, która była jednym z pierwszych podręczników do historii Polski. Także pod koniec swojego życia został kanonikiem warmińskim. Funkcjonował wtedy i mieszkał we Frombolku, tam też zmarł i do dnia dzisiejszego w tamtejszej bazylice można także znaleźć epitafium jemu poświęcone. I kolejny, tu już powoli zbliżamy się do XVIII wieku, lekarz, którego wybrałem, to Daniel Messerschmidt, postać, jeden z wielu uczonych, który właśnie urodził się w Gdańsku, ale z biegiem czasu ten Gdańsk opuścił. Tutaj w Gdańsku, będąc już medykiem, miał okazję uczestniczyć razem z innym znanym lekarzem, Breine, w wizycie cara
no Cajan on został później, Piotra I, ta wizyta miała miejsce w 1716 roku. Piotr Wielki na tyle go polubił, że zaproponował mu, aby ten rozpoczął badania jego kraju. Szczególnie tutaj interesowały go te tereny Syberii, na ile można je wykorzystać pod względem gospodarczym. Messerschmitt się tego podjął i wyruszył właśnie z Petersburga. Tam wcześniej podpisał stosowną umowę na te badania i od 1719 roku rozpoczął badania Syberii. Te badania w Syberii zajęły mu 8 lat. Wrócił do Petersburga, który już był nie do poznania pod względem osobistości, które tam panowały. Po drodze właśnie zmarł jego mocodawca, czyli Piotr I. I Messerschmitt nie za bardzo miał od kogo otrzymać te należne pieniądze. Nikt właściwie nie był tym zainteresowany, tymi badaniami, poza oczywiście jakimś tam światem naukowym. Najpierw zamieszkał w dosyć dużej biedzie w Petersburgu, został też oskarżony o różnego rodzaju oszustwa. Jego majątek został zajęty w areszt. W końcu tak trochę machnął na tą ręką. Przeniósł się do swojego rodzinnego miasta, do Gdańska. Ale tutaj też jakoś mu się nie podobało, wrócił z powrotem do Petersburga i tam właściwie, można powiedzieć, zmarł w biedzie, w niezasłużonej biedzie, ponieważ no, dzisiejsi naukowcy wskazują właśnie na kilka rzeczy związanych z Messerschmittem. Przede wszystkim, że był pierwszym badaczem, który tak na poważnie zajął się syberyjskimi ssakami. Podjął się też także wykonania na nich sekcji zwłok. Tutaj możemy śledzić pewnego rodzaju wątek medyczny, ponieważ w czasach nowożytnych i jeszcze także w XIX wieku funkcjonowała bardzo dobrze anatomia porównawcza. Czyli próbowano porównywać z tego, coś tam wywnioskowywać, ciało ludzi i ciało zwierząt, ciała zwierząt i na tej podstawie stwierdzać ewentualnie różnice w tym wypadku. Więc te sekcje zwłok Messerschmitta być może także miały dość dużo wspólnego z samą medycyną. Właściwie, jeśli dobrze pamiętam, to dopiero w XX wieku te notatki Messerschmitta ukazały się drukiem, tak pozostawały w rękopisie, a opisał w nich bardzo dużo, chociażby 149 minerałów występujących na tamtych terenach, 1290 roślin i 257 zwierząt. Podróżując po Syberii także natknął się na zwłoki, ciało mamuta, te kości, ciało to za dużo powiedziane, kości, przywiózł je tutaj do Europy i nawet z tymi informacjami podzielił się tutaj z naukowcami gdańskimi i jedno z spotkań Towarzystwa Przyrodniczego zostało właśnie poświęcone temu, co Messerschmitt odnalazł na Syberii. Dzisiaj postać o wiele bardziej znana, szczególnie w Rosji. Tutaj znalazłem chociażby zdjęcie jego pomnika w jednym z syberyjskich miast. Rzeczywiście później, w XX wieku, tymi badaniami pod względem takim historycznym zainteresowali się i historycy radzieccy, a także i historycy niemieccy, i dlatego została wydany ten jego opis podróży. Wśród tych lekarzy, którzy praktykowali w nowożytnym Gdańsku, no, można byłoby się zastanawiać i dyskutować, ale pewnie część z osób, też i zajmująca się na co dzień historią medycyny, stwierdziłaby, no, że chyba jednak na tym pierwszym miejscu postawimy tutaj Kulmusa. Oczywiście byłoby to czysta subiektywna rzecz. Ten z kolei nie urodził się w Gdańsku, przybył tutaj do Gdańska, aby tutaj praktykować, zajmował się medycyną, także
można powiedzieć, tak to mówiono w okresie nowożytnym, historią naturalną i w 1722 roku na podstawie wykonywanych przez siebie, a także na podstawie literatury wydał tabele anatomiczne, dzieło, które szczególnie w drugiej połowie XVIII wieku cieszyło się bardzo wielką popularnością. Kurnus jest najprawdopodobniej też gdańskim lekarzem, który doczekał się najwięcej upamiętnień, jeżeli chodzi o przedstawienie wizerunku. Mamy, jeżeli dobrze teraz tak szybko sobie liczę w myślach, trzy takie przedstawienia graficzne, dwie malarskie, jedno z nich znajduje się chociażby w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk i bodajże dwa czy trzy lata temu na rynku pojawiła się taka dosyć ciekawa rzecz, portret właśnie Kulmusa z XVIII wieku przypisywany Weslowi, zakupiło je Muzeum Gdańska. Także tych wizerunków rzeczywiście jest bardzo dużo, a to chyba mój ulubiony, bo taki można powiedzieć pokazujący tutaj ta czaszka tutaj i tak dalej, różnego rodzaju symbolikę można tutaj odczytywać z tego przedstawienia. No i to ta strona tytułowa tablic anatomicznych. Później te tablice właściwie aż do początku XIX wieku były tłumaczone na różne języki, m.in. na język niemiecki, francuski, holenderski. Tutaj frontyspisz, taka strona jeszcze przedtytułowa, najczęściej bogato ilustrowana. Tutaj już oczywiście z wydania z 1731 roku, to wydanie akurat miało miejsce w Amsterdamie. Policzono, że do 1814 roku wydawano je 23 razy. No i tutaj dla niektórych może to być zaskakująca rzecz, ale ta książka Kulmusa, ale w języku holenderskim, dotarła do Japonii i tam została przetłumaczona właśnie na język japoński i miała bardzo istotny wpływ na rozwój japońskiej medycyny. Z tego, co teraz tak kojarzę, na pewno była to pierwsza książka medyczna, jaka ukazała się w Japonii, a nawet nie wiem, czy nawet nie jedno z pierwszych dzieł drukowanych. Genpaku Sugita. Jak na język japoński to jeszcze jest dosyć proste do można powiedzieć powiedzenia, więc zaryzykowałem. To była ta osoba, która przetłumaczyła dzieło Kulmusa z języka holenderskiego na język japoński. Wydanie japońskie jest także dostępne w internecie. Co więcej, ta książka, tu mamy po lewej stronie jej frontyspis, doczekała się także tablicy pamiątkowej. Jest żywa, jak widać, ta informacja o tej książce gdańskiego lekarza i nawet poświęcono tutaj specjalne takie, czy tablicę pamiątkową, czy pomniczek właśnie związany właśnie z tą publikacją. Rzeczywiście tutaj miała niebagatelny wpływ na rozwój japońskiej medycyny. No i kilka takich przykładów właśnie jak to dzieło wyglądało w języku japońskim, ale od razu mówię, proszę mnie nie pytać o te literki, nie znam japońskiego, więc tutaj też nie wiem, co do końca jest podpisane przy tych danych cinach. I jeszcze tutaj kolejny przykład. A więc tutaj ta sława Johanna Kulmusa zawędrowała aż w taki przedziwny sposób nawet na wyspy japońskie. Kulmus, tak jak i jemu podobni lekarze w Gdańsku tamtych czasów, wykonywali publiczne sekcje zwłok. Właściwie w XVII wieku stały się one bardzo popularne, w związku z tym w latach następnych, w stuleciu następnym, w XVIII wieku starano je na różne sposoby urozmaicić, a więc pokazywać chociażby materiał sekcyjny, który będzie tutaj jakiś dziwny, niewiarygodny dla tych osób, które oglądały te sekcje
zwłok. I tutaj chociażby zaproszenie na taką sekcję zwłok z oślaków, którą przeprowadzał Kulmus w 1725 roku. Od razu Państwu powiem, bo kiedyś tak się spotkałem też z takim zapytaniem ze strony studentów medycyny, czy dzisiaj można urządzać publiczne sekcje zwłok. Nie, nie można. Ustawa tutaj mówi wyraźnie, kto może uczestniczyć w takiej sekcji zwłok, a więc tutaj ustawodawca no, raczej tutaj ma na względzie to, że byłoby to w jakiś tam sposób bezczeszczenie tych zwłok i niestety nawet jeśli byśmy chcieli do takiej publicznej sekcji zwłok dzisiaj prawnie wykonać nie możemy. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Kulmusa. On, podobnie lekarze, którzy tutaj działali w Gdańsku, też sobie próbowali, można tak powiedzieć, na boku gdzieś tam dorabiać. Takim dla profesorów medycyny chociażby źródłem dodatkowego utrzymania było sporządzanie i wydawanie kalendarzy. Kalendarze były to druki części badaczy zajmująca się tutaj chociażby dziejami Polski uważa, że te kalendarze, które w jakiś sposób no mało są rozpropagowane, jeśli chodzi o tą wiedzę wśród współczesnych, były najbardziej powszechnym rodzajem druków, jaki wtedy funkcjonował. Każdy kupował ten kalendarz, chociażby z takiej prostej przyczyny, że tamci ludzie, jak i my dzisiaj, używamy, my sobie na sobie nie zdajemy sprawy, skomplikowanego kalendarza. No na przykład jak się Państwa zapytam za 2 lata Wigilia, w jaki będzie dzień tygodnia, no to trudno będzie nawet to policzyć. Będzie trzeba spojrzeć, prawda, do kalendarza. Te dni i tygodnia mamy ruchome w tym wypadku. W związku z tym ten kalendarz nam jest potrzebny. Dzisiaj przychodzimy oczywiście na kalendarze chociażby gdzieś tam telefoniczne, a w tamtym czasie oczywiście kupowano takie kalendarze i ta Gdańsk zresztą był taką trochę potęgą, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą w wydawaniu tych kalendarzy. Wydawaliśmy tego najwięcej. Tutaj najwięcej też roczników zachowało się do naszych czasów, bo problem też jest taki, że niestety no, najczęściej my te swoje kalendarze gdzieś tam wyrzucamy. No ja mam akurat taki zwyczaj, że sobie zostawię, bo zawsze jakieś tam notatki, telefony, więc co jakiś czas gdzieś tam trzeba do tego zerknąć. I ta idea kalendarzy sprzęgła się w okresie nowożytnym także z ideą medyczną, która pojawiła się na przełomie średniowiecza i nowożytności. Próbowano właściwie przez cały okres nowożytny, kiedy trochę już próbowano porzucać ideę patologii humoralnej tych starożytnych autorów, starano się podchodzić bardziej na drodze doświadczeń eksperymentalnych, stąd też chociażby już zanikające zakazy wykonywania sekcji zwłok, starano się w jakiś sposób rozwiązać tą dla medycyny ówczesnej największą zagadkę, to znaczy skąd biorą się choroby. Na dobrą sprawę ta zagadka została w jakiś tam sposób rozwikłana dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Mamy tam Roberta Kocha i on stwierdza, że ta bakteria, dana bakteria wywołuje wątlik. I to był pierwszy przykład na to, taki naukowy, że dany drobnoustrój wywołuje chorobę. Ja zawsze tutaj w tym miejscu odwołuję się do publikacji Andrzeja Karpińskiego. On taki świetny tytuł sobie nadał. To jest o epidemiach w Rzeczpospolitej Nowożytnej i ten tytuł brzmi Walce z niewidzialnym wrogiem. I dla ludzi tamtego czasu był to niewidzialny wróg. My dzisiaj możemy to odczytywać też, że te bakterie drobnoustrojowe są niewidzialne. I generalnie pod tym względem próbowano tworzyć różne inne idee, które by wskazywały, co jest tym czynnikiem powodującym choroby. I część osób, w tym taka osoba, która nazywała się von Nettesheim, zaproponowała, że być może ludzkie choroby odpowiedzialne za nie są ciała niebieskie i to, co dzieje się nad ludzkimi głowami. Powstała taka idea astromedycyny, próbująca powiązać tutaj chociażby na tym przykładzie znaki zodiaku z poszczególnymi częściami ludzkiego ciała. I
Zaczęto w tych kalendarzach nie tylko pokazywać tabele miesięczne, ale też obok dany znak zodiaku. Tutaj troszeczkę ta kwestia jest bardziej zawiła, bo kiedy zapytamy się, jaki dzisiaj mamy znak zodiaku, to Państwo powiedzą to, co gdzieś tam mamy, ten taki przedział miesięczny. Natomiast w takiej, zawsze tutaj nigdy sobie nie wymyślałem jakiegoś lepszego sformułowania, mówię profesjonalna astrologia, jeżeli to nie jest tutaj, to nie jest oczywiście poprawne. Funkcjonuje to w ten sposób, że te znaki zodiaku trochę inaczej się tam zmieniają. Właściwie codziennie mamy jakiś tam dominujący, inny znak zodiaku i w związku z tym ta idea poszła w taki sposób, że za poszczególne części ciała człowieka odpowiedzialne są poszczególne znaki zodiaku. I tu jest przykład taki z dańskiego kalendarza, właśnie Kulmusa. On tej idei wcale nie wymyślił, ona już funkcjonowała przez blisko 200 lat, wiążący poszczególne czy organy czy części ciała człowieka z poszczególnymi znakami zodiaku. I kwestia wyglądała w taki sposób, że jeżeli mamy, powiedzmy, tą głowę, jemu patronuje jakiś znak zodiaku, no to jeżeli będziemy czynić, przykładowo, jeżeli głowa będzie nas bolała i będziemy coś czynić tego dnia, no to wierzono w to, że co najmniej to leczenie zostanie zidentyfikowane w tym wypadku, a jeśli będzie znak przeciwny, jeżeli chodzi o ekliptykę, no to można powiedzieć, kwestia wyglądała zupełnie odwrotnie. I Hirkan Mizokakus to była ta pierwsza osoba, która pod koniec, jedna z pierwszych, bo Andreas Auerfabe właściwie wydał taki pierwszy kalendarz, także lekarz w połowie XVI wieku, później to kontynuował właśnie Wilhelm Mizokakus. I tu już nie będę wchodził w szczegóły, zerknę sobie tylko tak zapowiadczo, którą mamy godzinę, już półtorej godziny Państwa tutaj trzymam, więc powoli będziemy zmierzać szybko ku końcowi. W każdym razie, o, tutaj mamy, specjalnie użyłem polskiego przykładu, to już nie jest kalendarz Kulmusa, który pokazuje to wyrozumienie charakterów, czyli znaków zodiaku, a także i rzeczy, które należy dokonywać. W tym wypadku, jeżeli należało coś robić, to obok, tutaj Państwo mają, o, tutaj w tej części mamy te znaki, które wskazywały, były drukowane albo na czerwono, czyli wtedy danej rzeczy nie robić, albo na czarno, że należało daną rzecz zrobić, jak na przykład ścinanie włosów. Wierzono w to, że jeżeli ten dzień nie wybierzemy taki, jaki powinien być, no to chociażby rozboli nas głowa. To samo dotyczyło chociażby gdzieś tam usuwania zębów i innych na przykład rzeczy dokonywanych w obrębie głowy. Już nie mamy czasu, więc tutaj przejdziemy dalej od cechu chirurgów, już nie będę Państwu opowiadał. Tylko już sobie pozwolę wymienić i zaakcentować kilka osób z XIX wieku. Jean Hafner, który przybywa tutaj, jest lekarzem wojskowym, przybywa tutaj z wojskami napoleońskimi. W 1807 roku zamieszkał przy ulicy Kotwiczników, tam prowadził praktykę lekarską. Tutaj jego portret przechowywany w towarzystwie przyjaciół Sopotu. Do niedawna funkcjonowała taka tradycja, dzisiaj trochę opalana, że Hafner jest odpowiedzialny za założenie kąpieliska w Brzeźnie. Mój kolega, który pełnił akurat na ten temat doktorat, pan doktor Janusz Dergacz, akurat zadał temu kłam, ponieważ jego ustalenia mówią o tym, że to kąpielisko działało już o wiele wcześniej, niż Hafner przybył tutaj do Gdańska. W Gdańsku natomiast tutaj, to jest akurat prawda, szczepił przeciwko ospie. Mamy to odkrycie Jennera w Anglii. Ono bardzo szybko trafia tutaj również do Gdańska, a także prowadził jedyną wówczas w mieście łaźnie. Natomiast Hafner, i tutaj poprawnie, jest uważany za pewnego rodzaju założyciela Sopotu, bo tam też wydzierżawił ziemię nad morzem. W 1823 roku wybudował tam nowoczesny, jak na tamte czasy, dom kąpielowy, dom kuracyjny, rozbieranie
w miejscu dzisiejszego kompleksu nowego domu zdrowego, a także również wybudował molo. Georg Berendt, okulista, bardzo znana postać w XIX wieku wśród osób zajmujących się bursztynem, najprawdopodobniej posiadał jedną z największych kolekcji bursztynu tamtego czasu. Na początku mieszkał w Gdańsku na rogu ulicy Piwnej i Tkackiej, a później przeprowadził się do Brzeszcza. Stwierdził, że inkluzje zawierają często organizmy żyjące w czasach prehistorycznych, gdy wtedy panował cieplejszy klimat. Ta dyskusja tutaj, szczególnie w Gdańsku, od czasów nowożytnych była bardzo bujna, jeżeli chodzi o pochodzenie bursztynu. Taka teoria wiodąca w okresie nowożytnym mówiła o tym, że bursztyn to mącz rysia, który uległ skamienieniu chociażby. A że przypadkowo dostała się tam jakaś mucha i tak dalej, no to mniejsza z tym. To była taka wiodąca teoria gdzieś tam w chociażby XVI-XVII wieku. Berendt wydał także kilka prac na temat bursztynu i tutaj jedna z nich z wizerunkami właśnie bursztynu. Po jego śmierci kolekcja została trochę rozproszona, ale co ciekawe, znajduje się w kilku miejscach, w kilku muzeach, najczęściej na terenie Niemiec. Wiemy, że gdy umierał Berendt, jego kolekcja liczyła ponad 4000 bryłek, ponad 350 zawierało inkluzje roślinne, a ponad 3000 inkluzje zwierzęce. Hirsch to bardzo ważna postać dla historii, dla historyków medycyny. Ja w ogóle, kiedy zetknąłem się po raz pierwszy z tą informacją, to byłem dosyć zdziwiony, bo na co dzień, rozpoczynając pracę w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, korzystałem z takiego bardzo popularnego XIX-wiecznego słownika lekarzy. A dopiero później dowiedziałem się, że ten August Hirsch mieszkał w Gdańsku. Wprawdzie też dosyć szybko z niego wyjechał, ale to no, dosyć, można powiedzieć, uznane dzieło. Tak on wyglądał, urodził się w rodzinie żydowskiej jako Aaron, później przeszedł na protestantyzm. Oczywiście związane to było z tym najprawdopodobniej, że zmiana tutaj wiary spowodowała to, że ta jego kariera naukowa bardziej się rozbujała, tak można powiedzieć. I to jest właśnie autor tego leksykonu biograficznego w języku niemieckim wydanego, tutaj tytuł w języku polskim, leksykon biograficzny wybitnych lekarzy wszystkich czasów i narodów. Jest to taka praca, no, będąc tutaj bardzo dokładnym, pod redakcją Hirscha w tym wypadku. Zaprosił on wielu badaczy właściwie z całej Europy do napisania haseł lekarzy, no ale chociażby jego tytaniczna praca polegała nie tylko na zebraniu tego, a w XIX wieku wyglądało to zupełnie inaczej, nie dostawał maili, ale też chociażby stworzenia takiego, no jakiejś pierwszej listy takich lekarzy, co oczywiście nastęczało na pewno duże trudności. Do dzisiaj my jako historycy medycyny nieraz z tego, tak jak Państwo tutaj widzą, wielotomowego leksykonu kojarzymy. I pozwolę sobie skończyć na XIX wieku, jeszcze kilka tylko słów i kończymy. Tutaj właśnie tych lekarzy w XIX wieku zaczyna, ciekawych zaczyna być tak dużo, że ja pozwolę sobie właściwie to tylko skrócić do takiego pewnego wyjątkowego tematu, czyli opowiedzieć kilka słów o gdańskich eponimach medycznych, eponimy, czyli różnego rodzaju sformułowania medyczne, które przechodzą, no taki na przykład jako nazwa choroby, tak? Parkinson, Alzheimer i tak dalej. Wiemy, o co chodzi. Jak mówimy Alzheimer, to nie kojarzymy z wrocławskim lekarzem, tylko jak już to z chorobą i właściwie to się tutaj, można powiedzieć, wręcz zamieniło. I te eponimy, czyli wykorzystywania tych odkrywców, czy pierwszych osób, które opisały dane zjawiska, jest bardzo dużo. Ja nawet sobie dzisiaj zreknąłem tych angielskojęzycznych eponimów medycznych. Mamy około 15 tysięcy, więc liczba cała
całkiem spora i wśród nich mamy także i lekarzy, którzy działali tutaj w Gdańsku albo przez bardzo długi okres czasu, albo dosyć krótko. Tym lekarzem, który działał tutaj dosyć krótko, ale urodził się w Gdańsku, dokładnie w roku, kiedy Gdańsk przeszedł pod pruskie panowanie, w roku 1793, nazywał się Martin Heinrich Radke, opisał embrionalny element, z którego rozwija się przysadka, nazywa się to kieszonką Radkego. Kiedy też rozmawiali z nas patologami, to oni byli zdziwieni właściwie, że ten Radke, używają tego sformułowania na co dzień, mieszkał tutaj właśnie w Gdańsku, to już w formie takiej ciekawostki. Ale to nie jedyny eponim. Mamy lekarza, także który rodził się w Gdańsku. On wprawdzie to swoje życie zawodowe prowadził poza Gdańskiem, bardzo utytułowany. Dzisiaj w Niemczech co roku przyznawana jest nagroda jego imienia, Ernst von Leiden. I mamy te eponimy związane chociażby z tym, że kryształami Charcota Leidena zwane są bezbarwne, podługowate, prysmatyczne kształty, które są znajdowane przy astmie oskrzelowej, a także zapalenie Leidena to stan, w którym włókna nerwowe są zastępowane przez tkankę tłuszczową. Mamy wreszcie Thorwalda, który rodził się w Gdańsku w 1843 roku. Mała część osób, ale jednak na ten dom położony obok szpitala wojewódzkiego, który tutaj Państwo widzą, mówi na to dom Thorwalda, bo on tam, ten lekarz, przez wiele lat mieszkał, opisał specyficzny rodzaj torbieli tworzącej się w ramie nosogardła i ta torbiel zwana jest torbielą Thorwalda. Już nie chciałbym Państwu przedłużać, XX wiek, to już tak powiem, że przy innej okazji. To jakby trzeba o tych eksperymentach mówić. Tak? Dobrze, dobrze. Czyli ta najtrudniejsza rzecz. Dobra, niech będzie. Najtrudniejsza rzecz, jeśli chodzi oczywiście o medycynę gdańską, to w tej zapowiedzi ująłem, potem trochę żałowałem, ale dobrze, niech będzie, bo to taka sprawa dosyć kontrowersyjna. Kiedy prowadzimy zajęcia z historii medycyny, to ta rzecz profesora Szpanera omawiana jest na pierwszych zajęciach i bardzo często wtedy ona wybudza tych naszych studentów i tak dalej. Słuchają, później się z tym, co mówimy, zgadzają albo też nie zgadzają. Sprawa jest tutaj, można powiedzieć, dosyć zawiła i skomplikowana. To tytułem tylko króciutkiego wstępu. Mamy ten szpital miejski, który gdzieś tam jest sytuowany obok Bramy Oliwskiej. On już w pewnym momencie historii rozwoju demograficznego Gdańska nie wystarczał. W związku z tym wybudowano nowy szpital miejski, znajdujący się przy ulicy dzisiejszej Rogaczewskiego. To dokładnie budynek, być może część z Państwa będzie kojarzyła, budynek, którym dzisiaj zarządzają Lasy Państwowe. Mniej więcej na rogu ulicy 3 Maja i rozpoczynającej się w tym miejscu Armii Krajowej. Ten budynek także już, można powiedzieć, nie wystarczał i w 1910 roku podjęto decyzję, że nowy szpital miejski powstanie przy drodze, jak to określono, z Gdańska do Brzeszcza. On już był nowoczesny, to jego nowoczesność chociażby charakteryzowała się z tym, że już nie mamy jednego budynku, ale poszczególne budynki, które są przeznaczone na poszczególne oddziały. Ten główny budynek, zresztą te część tych budynków obecnie jest rozbierana, czy uległa już rozbiórce, powstają nowe zabudowania, a ten szpital te swoje centralne władze, jeśli tak to można powiedzieć, miał w budynku, który zresztą do dzisiaj funkcjonuje, ma nazwę gdzieś tam w planie zajęć, budynek numer 1, było to miejsce, gdzie funkcjonował ordynator, czy jak to woli, dyrektor tego szpitala. Zaraz obok tego szpitala miał też swoje prywatne mieszkanie, czy właściwie kamienice. Najczęściej były to osoby, które gdzieś tam przybywały z terenów niemieckich, także i zapewniano im zakwaterowanie. I na podstawie tego szpitala już w okresie wolnego miasta Gdańska w 1935 roku Senat
postanowił powołać, na początku chciano powołać uniwersytet, ale okazało się, że sytuacja polityczna Wolnego Miasta nie była tak pewna w latach 30. Nie było wtedy wiadomo, czym to się skończy, czy na przykład takie Wolne Miasto Gdańsk w formie prezentu nie zostanie w jakiś sposób włączone do Polski za jakimś tam przyzwoleniem Adolfa Hitlera, no bo wiadomo, że w latach 30. Adolf Hitler próbował tutaj Polskę przyciągnąć na swoją stronę i ci naukowcy tutaj niechętnie chcieli przybyć, a potrzebowały władze przede wszystkim naukowców z zakresu teorii medycyny, już chociażby tych historyków medycyny, a te osoby nie chciały tutaj przybyć, no bo bały się, że być może sytuacja polityczna tak się rozwinie, że po prostu Wolne Miasto Gdańsk zostanie włączone do Polski i staną się, gdzieś tam przybędą z Würzburga, z Münster i tak dalej, ze środkowych Niemiec, a za chwilę na przykład będą częścią mniejszości niemieckiej w Polsce. I w związku z tym władze miasta Gdańska podjęły taką decyzję w 1935 roku, że stworzą Państwową Akademię Medycyny Praktycznej, stworzą taką szkołę, która właściwie wyglądała w taki sposób, że studenci chcący uczyć się medycyny najpierw wyjeżdżali do Niemiec, tam odbywali część zajęć z pierwszych lat, że są to zajęcia najczęściej teoretyczne, a potem mogli tutaj przyjechać do Gdańska i dokończyć te swoje studia. Ta szkoła działała tutaj na bazie tutaj szpitala miejskiego, ale z kolei, żeby znowu uzyskać to pozwolenie, ten dyplom lekarski, znowu taki student gdańszczanin musiał udać się do Rzeszy i tam dokończyć te swoje egzaminy. I na podstawie, na bazie tej szkoły, kiedy właściwie można powiedzieć, ta obawa tych naukowców, że Gdańsk zostanie włączony do Polski, przestała funkcjonować, a stało się to wraz z wybuchem II wojny światowej, no to kwestia wyglądała w taki sposób, że tutaj władze Gdańska poszły za ciosem i w 1940 roku ta Państwowa Akademia Medycyny Praktycznej została przekształcona. Tutaj Państwo u góry mają nazwę niemieckojęzyczną. To może być troszeczkę mylące, bo jak to przetłumaczymy, oczywiście mogą być różne tłumaczenia, ale najczęściej będzie to Akademia Medyczna w Gdańsku. No to jest to same to z tą szkołą, która powstała w 1945 roku, a tą nazwę uzyskała dokładnie w 1950 roku, bo na początku 1945 roku mamy Akademię Lekarską, to moje ulubione pytanie na teście, kiedy powstała Akademia Medyczna i wtedy wszyscy piszą 45, a tak naprawdę ta nazwa funkcjonuje od 1950 roku. Rektorem uczelni został Erik Grossman, ale idę już tutaj do tego, do tej osoby, którą Państwo tutaj oczekują, czyli Rudolf Spanner, anatom. Więc można tak powiedzieć, że nie do końca tutaj osoba, która przyjmuje, praktykuje tą medycynę w taki sposób sensu stricte, no ale jednak osoba związana z medycyną, urodził się niedaleko Komplencji i tutaj dokładnie w 1940 roku podjął pracę na tej niemieckiej Akademii Medycznej. Wcześniej natomiast pracował na uniwersytetach w Kolonii i we Frankfurcie nad Menem. Został też członkiem NSDAP i z początkiem, tak jak już mówiłem, 1940 roku w ramach tutaj powstającej tej Akademii Medycznej otrzymał stanowisko dyrektora Instytutu Anatomii w Gdańsku. No i teraz ta cała sprawa oczywiście bardzo w pewnym momencie stała się kontrowersyjna, sprawa profesora Spanera. Mówiłem tutaj o tym kulmusie, ale jeżeli chodzi o to spopularyzowanie, już to tak nazwijmy, gdańskiego lekarza, bo uznajemy tutaj za medyka lekarza każdego, który przez jakiś czas albo mieszkał w Gdańsku, albo urodził się w Gdańsku, no to na pewno też to jest postać znana, bardziej oczywiście w tym, z tego złego punktu, bo oczywiście
jak mowa jest w opowiadaniu Zofii Naukowskiej, miał on przeprowadzać eksperymenty dotyczące możliwości produkcji mydła z ludzkich ciał. I ta informacja w pewnej mierze także poza naukowską, medaliony dostały się do szkoły jako lektura, zaczęła właściwie żyć własnym życiem. No i te opowieści, można powiedzieć, no, były bardzo różne. Ja chyba 2 lata temu spotkałem, czy 3 lata temu, pracując w muzeum, osobę, która zarzekała się, że ona w latach 70. jeszcze myła się tym mydłem szpanera, co już raczej tutaj jest no, wielce kontrowersyjne. To mydło, czy można powiedzieć coś uznanego za mydło, przechowywane jest, jeśli dobrze pamiętam, to w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako że po II wojnie światowej trafiło ono do badań właśnie na Uniwersytet Jagielloński. Jeśli dobrze pamiętam, to do chemików i później ono już tam pozostało. Natomiast kwestia jest taka, że te zdania, szczególnie tego doświadczyłem pracując i dalej pracuję, mam nadzieję, że przez jeszcze długi okres czasu na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, ta rola i ta produkcja akurat mydła, można powiedzieć, rodzi różnego rodzaju kontrowersje, czy może inaczej, mamy tutaj bardzo dużą różnicę zdań. Ja teraz to zrobię i proszę tutaj nie mieć do mnie pretensji, powiem mniej więcej Państwu, jakie są opinie na ten temat, natomiast zawsze też i dbam o to w przypadku studentów, że nie daję tego ostatecznego akurat rozwiązania, chociażby z takiego powodu edukacyjnego, to znaczy, bo ludzie, którzy często ze mną rozmawiają, nawet moja rodzina jest przekonana, że my historycy już napisaliśmy wszystko, a przede wszystkim coś dla nas bardzo dojmującego, że wszystko wiemy. Że wszystko wiemy. Gdyby tak było, to my byśmy spakowali te swoje manatki, już nie mielibyśmy co robić w historii. Natomiast jest rzeczą całkiem naturalną, że mamy obszary, co do których funkcjonują już na zdania, albo czasami w ogóle nie ma zdania, bo nie ma na ten temat źródeł. I taką chyba jedną ze spraw będzie właśnie produkcja mydła przez Rudolfa Spannera. Mamy różnego rodzaju opinie, dowody, przesłanki, o tak należałoby powiedzieć, które by wskazywały, że chyba to nie do końca tak było, natomiast oczywiście mamy gros różnych też opinii, przesłanek, które mówią, że tak było. Co mówi za tym? Oczywiście, że Rudolf Spanner produkował mydło na terenie Instytutu Anatomii. No oczywiście tutaj chociażby nie tylko samo opowiadanie Zofii Naukowskiej, która uczestniczyła, była nie tylko dziennikarką, powieściopisarką, ale także uczestniczyła w pracach komisji, jeśli dobrze pamiętam, do spraw ścigania zbrodni, tam taka podobna nazwa funkcjonowała i uczestniczyła tutaj w przesłuchaniach. Jeden z pracowników polskiego pochodzenia, jeśli dobrze pamiętam, Zygmunt Mazur, jego imię i nazwisko, tu mogę się mylić, także zeznał, że w Instytucie Anatomii było produkowane mydło, że on, pracownicy, współpracownicy Spannera, a także i sam Spanner mieli tym to mydło używać. Natomiast kwestia, też tam funkcjonuje taka historia właściwie mówiąca o tym, że Rudolf Spanner miał pozyskać tą informację, w jaki sposób produkować mydło z ludzkiego tłuszczu od swojej, jeżeli dobrze pamiętam, sekretarki, która pracowała która pochodziła z Kaszub, ona jakiś tam ludowy niby przepis znała, tam jest to tak już niepokrętnie w tym wypadku tłumaczone. Natomiast właściwie na dobrą sprawę w latach 90. zaczęto zadawać różne takie pytania, które tą historię o Spannerze zaczęły w jakiś sposób poddawać. Pierwszą taką informacją właściwie, która się pojawiła i pytaniem,
właściwie dlaczego Rudolf Spann jakoś prowadził te badania i w pewnej mierze był uważany za odkrywcę metody wręcz produkowania tłuszczu, mydła z ludzkiego ciała, skoro metoda na produkcję czegoś takiego była znana już od starożytności. Jeżeli dobrze pamiętam, to Galen, rzymski lekarz praktykujący w pierwszym wieku naszej ery, opisał już metodę, w jaki sposób produkować mydło z ludzkiego tłuszczu. A więc w tej mierze tutaj Rudolf Spanner no, nie jawił się jako taki odkrywca. Co więcej, tablica tutaj, która była powieszona na dawnym Instytucie Anatomii, on został, dzisiaj ten budynek nazywa się Ateneum Gdańskie Novum, w skrócie AGN, to ten najbliższy budynek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jeżeli chodzi o tory tramwajowe. Ta tablica mówiła chociażby o fabrykacji mydła, a więc, że w tym instytucie miała funkcjonować fabryka, w której produkowano ludzkie, produkowano mydło z ludzkiego tłuszczu. No tutaj zaczęto także zadawać różnego rodzaju pytania, czemu akurat naziści postanowili taką fabrykę stworzyć właściwie w środku miasta. Przecież o wiele łatwiej i ta sprawa byłaby o wiele bardziej, można powiedzieć, skrętnie zakryta, gdyby taka produkcja miała miejsce albo na terenie aresztu przy ulicy Kulkowej, czy w końcu w obozie Sztuchow. Jaki byłby cel przywożenia masowo tych ciał do Instytutu Anatomii i tam przerabiania ich na mydło? No, strata po prostu także i pewnego rodzaju sił, trzeba to przywieźć, trzeba to wywieźć. I kolejna taka sprawa, no, nie za bardzo, jeżeli to rzeczywiście było produkowane w sposób taki bardzo masowy, no to gdzie to się podziało? No, zaraz w 1945 roku to wszystko zostało rozmydlone. Nie mamy także na dobrą sprawę dokumentów poświadczających jakiś odbiór, jakieś papiery, protokoły przekazujące, jak to też dzisiaj funkcjonuje. I zaczęto wszystko, to co Państwu teraz mówię, musimy sobie zdawać z tego sprawę, no, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju przesłankami, które w jakiś sposób podważały tą rzecz. Też frapującą sprawą jest to, że ten świadek, który miał zeznawać w Norymberdze przeciwko Spannerowi, w tej swojej opowieści, on był bardzo pracownikiem bardzo niskiego szczebla, sprzątał tam, pomagał fizycznie. Podczas tego swojego wystąpienia miał powieść nie w Norymberdze, bo nie dożył tutaj tej rozprawy. Miał powieść tutaj w Gdańsku przed tą komisją, że ten Rudolf Spanner gdzieś mu tam się zwierzył. Zwierzył, że dostał taką misję. No i teraz oczywiście kwestia jest taka, że kolejna wątpliwość. Czy dyrektor Instytutu, który przybywa gdzieś tam z środka III Rzeszy, gdzieś tam na przykładowym papierosku, zwierzałby się teraz jakiemuś Polakowi z jakichś tutaj tajnych swoich rzeczy, co może oczywiście budzić pewnego rodzaju wątpliwości w tej mierze. I dzisiaj jeszcze powiem kilka słów, żeby już zamknąć tą historię. Ten świadek został osadzony w areszcie śledczym w Gdańsku w 1945 roku. Tam panowała epidemia tyfusu. Zmarł, nie doczekał tutaj tej rozprawy. Część tutaj to jest osób próbująca w jakiś sposób tłumaczyć, że mamy tutaj do czynienia jednak z jakimś niezrozumieniem czy spiskiem. Wręcz tłumaczę to w ten sposób, że władze radzieckie, czy również z władzami polskimi, próbowały po prostu tego świadka się pozbyć, bo nie do końca wierzyły w to, że on taki na obce jednak tam gdzieś ziemi takie zeznania, dokładnie takie same złoży. Tych zdjęć, jak wyglądał Instytut Anatomii na przełomie 1945-1946 roku, nie mamy zbyt wiele. Tak wyglądały wnętrza tego laboratorium i w latach 90. właśnie chociażby przeciwko tekstowi tablicy,
która wisiała na budynku anatomii, wystąpiła mniejszość niemiecka, uważająca, że nie wszystkie rzeczy, które są tam zapisane, są poprawne, i w związku z tym zaraz na początku XXI wieku postępowanie w tej sprawie prowadził Instytut Pamięci Narodowej, który de facto stwierdził kilka rzeczy, chociażby, że na pewno na miejscu w Instytucie Anatomii nie było do czynienia, tak jak głosiła ta tablica, z dokonywanym ludobójstwem, bo jeżeli już, to nikt tam w tym Instytucie Anatomii nikogo nie zabijał, tam po prostu przyjeżdżały ciała. Część osób też twierdzi, bo mamy taką zachowane jedno ze źródeł mówiące o tym, bodajże Ludolf Spanner wysłał taki list do aresztu śledczego mówiący o tym, że chciałby, żeby te ciała przybywały do jego instytutu bez głów. Część też osób uważa, no tak, bo w głowie mamy najmniej tłuszczu, więc w związku z tym on tego nie potrzebował, co wcale nie musi być prawdą, bo te badania anatomiczne mógł prowadzić po prostu w innych częściach ludzkiego ciała. Także stwierdzono oczywiście, że nie było miejsca tam żadnej fabrykacji mydła, czyli nie funkcjonowała tam żadna fabryka mydła. No i po zakończonym tym postępowaniu Instytutu Pamięci Narodowej była taka kwestia, co teraz zrobić z tą tablicą. Sytuacja się sama rozwiązała, ponieważ w 2004 roku tablica zniknęła. Jeżeli dobrze i poprawnie mówię, tablica była metalowa. Czy ktoś tam zainteresował pewne osoby, które trudniły się handlem metalami, czy nie, to zupełnie inna sprawa, ale w tej mierze powstało miejsce na nową tablicę. Ta tablica została zawieszona w 2007 roku. Tak ona dzisiaj wygląda, zawsze gdzieś tam około 1 listopada można, kilka osób przychodzi tam i składa znicze. Ten tekst różni się od tej tablicy poprzedniej. W poprzedniej tablicy była mowa, że w tym gmachu faszyści niemieccy w latach II wojny światowej popełnili zbrodnie przeciw ludzkości, używając zwłok więźniów obozu koncentracyjnego Sztuka jako surowca do fabrykacji mydła. I tutaj cytat z Zofii Naukowskiej: ludzie ludziom zgotowali ten los. Ta tablica nowa jest troszkę bardziej rozbudowana, jeżeli chodzi o miejsce położenia tych osób, które przebywały, właściwie chciała, do Instytutu Anatomii. Pojawia się Podborowo chociażby, więzienie w Królewcu, i nie ma mowy o ludobójstwie, czy o tym, że miała na tym miejscu jakaś swoją siedzibę fabryka mydła. I wydawałoby się, można powiedzieć, bo mamy, ja sam się spotykam tutaj i ze zwolennikami tego, że po jednej stronie, którzy uważają, że ta wersja jakaś tam zaproponowana przez Zofię Naukowską jest poprawna. Mamy też zwolenników, którzy mówią, że nie, że tutaj było też pewnego rodzaju niezrozumienie w tym wszystkim. Też podają taki dosyć ciekawy przykład. Tam oczywiście w Instytucie Anatomii dokonywano badań na ludzkim ciele, a co więcej, te najciekawsze przypadki preparowano. Preparowano, macerowano jest taki sposób preparowania, i tutaj w pewnym momencie anatomowie z naszego uniwersytetu zwrócili uwagę na takie coś, że w procesie preparowania ciał mamy do czynienia z czymś takim, że kiedy pozostawimy w tym roztworze te części ciała i nic z tym nie będziemy robić, to na powierzchni tej cieczy pojawi się coś, co przypomina mydło. I być może było to tak, że to mówią oczywiście tutaj zwolennicy, powiedzmy, tej teorii mówiącej, że tak jednak do końca nie było, że być może było tak, że radzieccy żołnierze, nie byli to w końcu lekarze, którzy weszli do Instytutu Anatomii, znaleźli właśnie coś przypominającego mydło, no i dalej oczywiście się to już potoczyło. Mamy taką historię udowodnioną, i to wiemy, że jest prawdą, spod Drezna, tam na przykład chyba jeden też anatom, jeśli dobrze pamiętam, wpadł na taki pomysł, aby z ludzkiej skóry
wykonywać różne rzeczy, takie jak buty, torebki, abażury i tak dalej. Jest tutaj ten Rudolf Spanner, próbujący z ludzkiego tłuszczu wykonać mydło. W warunkach II wojny światowej to nie byłoby coś takiego niesamowitego, bo dużo naukowców w III Rzeszy próbowało akurat tego, czego było pod dostatkiem, a było pod dostatkiem ciał, w jakiś sposób dla nich pożyteczny, oczywiście z naszej perspektywy zupełnie nieetyczny, spróbować wykorzystać. I tutaj tylko Państwu powiem na koniec już nie rozwijając tej historii, że wydawać by się mogło, że no dobrze, mamy tych zwolenników tego Spanera, jego przeciwników i że już więcej właściwie dalej nie można nic wymyśleć. Ale chyba urok historii jest taki, że my jako historycy zawsze coś tam drążymy i swego czasu pojawiła się trzecia teoria, taka teoria trochę środkowa, mówiąca o tym, że to pracownicy pracujący w Instytucie Anatomii, część z nich była Polakami, produkowała mydło z ludzkiego tłuszczu, ale że robiła to poza wiedzą Rudolfa Spanera. Oczywiście tu kwestia wygląda w ten sposób, że jeżeli byłaby to prawda, no to kwestia wygląda w taki sposób, że i tak pewne to odium oczywiście na tego dyrektora Instytutu Anatomii także spływa, że on nie wiedział do końca, co dzieje się na jego terenie. Wniosek IPN-u w tym postępowaniu, które się zakończyło w bodajże 2006 roku, ten materiał został poddany badaniom, który się zachował i rzeczywiście stwierdzono, że mamy tam do czynienia z substancjami chemicznymi pomieszanymi z ludzkim tłuszczem, co sugerowałoby, że mamy do czynienia właśnie z produkcją mydła, ale wiemy, że nie na pewno, wiemy, że nie na sposób taki masowy i druga rzecz, na pewno to ludobójstwo nie odbywało się na terenie Instytutu Anatomii. Wiem, że część z Państwa pewnie będzie tym bardzo zainteresowana. Ja jestem nowożytnikiem, więc zawsze bardzo trudno mi się o tym opowiada. Zawsze trudno mi się opowiada o rzeczach, co do których czytam literaturę, a jednak nie źródła. Więc w związku z tym odsyłam do Państwa do takiej publikacji Rudolf Spanner, naukowiec III Rzeszy. Jednym z autorów jest Piotr Semkow. To nic, to szwedzki pamiętam drugiej autorki, Monika pamiętam, że imię. Tomkiewicz. O właśnie, tak, Tomkiewicz. Odsyłam Państwa do tej publikacji, tam mamy w taki sposób, dosyć ciekawe mi się wydaje, z miłą chęcią przeczytałem sobie tą publikację, bo pokazującą te wszystkie właśnie opinie idące w stronę Rudolfa Spanera, a także i przeciwko niemu. W każdym razie, to już ostatnie moje słowa, to też bardzo często staram się powiedzieć studentom, że ta Akademia Medyczna, która powstała w 1945 roku, była zupełnie nowym tworem. Jedyne, co łączy ten twór polski z tym nazistowskim uniwersytetem, są po prostu budynki i przestrzeń. No ale gdybyśmy chcieli tak twierdzić, no to właściwie wszędzie jesteśmy, można powiedzieć, na każdym kroku mamy budynki, które pochodzą, jak nie z czasów II wojny światowej, no to chociażby tu z Gdańska, z czasów wolnego miasta Gdańska, które na przestrzeni wielu lat było tworem, gdzie rządzili naziści, czy także na przykład jeszcze wcześniej z zaboru rosyjskiego, więc tutaj akurat no nie jest to nic dziwnego, jeżeli chodzi o te warunki polskie. Po 1945 roku do Gdańska przybyła liczna grupa medyków, lekarzy, naukowców, przede wszystkim z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Oni nie chcieli żyć na terenie Republiki Radzieckiej i przyjęły te osoby chętnie, albo mniej chętnie, tą propozycję władz polskich, aby przeprowadzić się na nowe tereny zajęte przez Polskę, między innymi tutaj do Gdańska. I tak rozpoczęła się historia. W 1945 roku powstała najpierw Akademia Lekarska, w 1950 roku przekształcona w Akademię Medyczną w Gdańsku, a później już w XXI wieku zyskała nawet miano uniwersytetu i nazywamy się Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Serdecznie dziękuję i przepraszam, że tak długo Państwa przekrzyczałem. Pytania można zadawać? Jasne. Najwyżej nie odpowiem.
tych metodach leczenia, tam panią na slajdzie napisano, że cenne metale, kamienie szlachetne kruszono i rozdrabniano, podając w napojach płynę, a z nich najważniejsze było złoto. Czy możemy powiedzieć, że Goldwasser właśnie powstał w ten sposób? No powiem szczerze, ja to tak trochę odczytuję, że jako środek właśnie leczniczy dodawany tutaj do alkoholu. Ale tutaj jakiegoś jednoznacznego źródła no nie udało mi się niestety nigdzie przeczytać, bo też tutaj się w to nie wgłębiłem. A jeszcze pan powie, w czasach średniowiecza, jaka była umieralność lekarzy od tych chorób i czy oni byli ludźmi majętnymi? Czy wtedy lekarz to był taki dochodowy interes jak teraz? No, dochodowy. Kwestia jest taka, na ile danemu lekarzowi udało się zainteresować jakiegoś patrona, tak? Tak jak wiodło się temu, lekarze najczęściej funkcjonowali albo na dworach królewskich, książęcych, biskupich, albo też pełnili takie funkcje w większych miastach fizyków miejskich. Tak, trudno zawsze to tak uśredniać, ale wydaje mi się, że ten status był całkiem dobry. Tutaj Gdańska Rada Miejska też stosowała takie coś, że wysyłała na przykład na studia medyczne w ramach stypendium danych studentów, a później oni byli zobowiązani przez ileś tam lat funkcjonować tutaj w mieście za to, że otrzymywali jakieś tam pieniądze. Więc ten status na pewno był, wydaje mi się, całkiem dobry, ale to znowu jeszcze ta kwestia, no, że nie mamy źródła jakichś umierających lekarzy, w sensie z głodu chociażby. A druga taka rzecz, jaka była umieralność. Ja pamiętam, kiedy organizowałem taką konferencję i później została wydana publikacja Dżuma ospa cholera, to zrobiliśmy w Muzeum Gdańska z okazji 300. rocznicy wybuchu epidemii, nie, 400-letna rocznica wybuchu epidemii, ona miała miejsce w Gdańsku w 1709 roku. No i tam właściwie część badaczy wręcz uważała, tu powołam się na ich zdanie, że jeśli chodzi w ogóle o śmiertelność epidemiczną, to ona była albo bardzo równa wśród wszystkich stanów, albo nawet było tak, że była lekko wyższa wśród osób bardziej majętnych. Brało się to stąd, że osoby bardziej majętne były bardziej mobilne, a więc bardziej narażone na to, że gdzieś tam te osoby zetknęły się z zarazkami. Natomiast jeśli chodzi o okres średniowiecza, nowożytności i w dużej mierze XIX wiek, jedyną rzeczą, którą ludzie znali jako obronę przed epidemiami i która jest potwierdzana przez dzisiejszą medycynę, to po prostu, jako środek, to po prostu ucieczka, czy też kwarantanna. Tylko to. Jedyną rzeczą, jaką udało się tamtym osobom właściwie zauważyć w sposób poprawny, było to, że choroby przechodzą z ludzi na ludzi. I w związku z tym często się zastanawiali historycy, czemu na przykład taka epidemia w połowie XIV wieku, ci ludzie przecież są bardzo mało mobilnie, ten chłop żyjący tutaj na Pomorzu, on właściwie przez całe swoje życie był w tym okręgu o 730 km i jak mamy teraz tą epidemię, to ta epidemia w ciągu 2-3 lat rozwija się właściwie po całej Europie. Jak to się dzieje, skoro ludzie byli tak bardzo mało mobilni? Średnia przecież z jaką się poruszali, to 30 do 40 km na dzień. Kwestia była taka, że kiedy w okresie nowożytnym wydawano różnego rodzaju poradniki dobrego życia, bardzo często pod punktem, co robi, gdy pojawi się epidemia, czy jakieś masowe zarażenia, to mówiło to jasno, sprzedać cały swój dobytek i uciekać z rodziną, gdzie pieprz rośnie. Bardzo często wśród tych osób były już osoby zarażone, no, powodowały to, że ta epidemia z wielką łatwością, można powiedzieć, przechodziła do kolejnych miast. Takie epidemie z okresu średniowiecza nowożytności, taka śmiertelność w epidemiologii, to się tak ciekawie nazywa, zjadliwość, śmiertelność jest na poziomie około 1/3 do około 30%. I to też było taką zagadką przez historyków, to czemu na przykład takie kroniki, jakieś podróże w czasach epidemicznych pokazują to, że kiedy ktoś wjeżdża do miasta, to w tym mieście nikogo nie ma i głucho w ogóle, a miasto miało 2 czy 3 tysiące mieszkańców. Ono wcale nie było puste, tylko ludzie się chowali. Kiedy jakiś tam przechodzień czy przyjezdny przybywał do tego miasta, to wszyscy także przed nim uciekali, bo bali się, że on przybywa z jakichś terenów epidemicznych w tym wypadku. No i bano się oczywiście zwykłej napaści, czy też rozbojów. I ostatnia rzecz, co mogę tylko tak już szerzej dopowiedzieć, też dla mnie rzeczą bardzo frapującą, że drobnoustroje, bakterie zostały
zauważone przez Leeuwenhoeka, który żył w drugiej połowie XVII wieku i ludzkości zajęło 200 lat, żeby stwierdzić, że to jest ten czynnik, który między innymi powoduje choroby, bo oczywiście są inne czynniki, my ich do końca dzisiaj także nie znamy, z tego też powodu nie żyjemy wiecznie. Panie Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również.